Dzień dobry, kłaniam się wszystkim Państwu. Przemysław Przybylski. Witam na kolejnym eksperckim webinarze Crédit Agricole i Polskiego Funduszu Rozwoju. Tym razem tematem naszego spotkania będzie tarcza finansowa 2.0 dla małych i średnich firm, które cierpią w wyniku kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19. Nasz webinar będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole, przedstawi sytuację makroekonomiczną i przedstawi swoje prognozy dotyczące trendów rynkowych na najbliższe tygodnie i miesiące. W drugiej części eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, Patryk Wyczółkowski i Krzysztof Słomiński, przedstawią szczegóły programu Tarcza Finansowa 2.0 i omówią zasady, na jakich firmy mogą starać się o subwencje z tego programu. Zachęcam do zadawania pytań do naszych ekspertów. Pytania można zadawać na czacie po prawej stronie ekranu. Eksperci będą odpowiadać na te pytania, każdy po swojej części, każdy po swojej prezentacji. Więc myślę, że możemy zaczynać. Jakub, oddaję Ci głos, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. To jest drugie nasze spotkanie. Pierwsze spotkanie dotyczyło pierwszej tarczy, teraz mamy spotkanie dotyczące drugiej tarczy. Sytuacja zmieniła się znacząco, więc myślę, że choćby z tego powodu warto spojrzeć na sytuację gospodarczą na świecie, w pewnym niewielkim z natury rzeczy zakresie oraz przede wszystkim w Polsce, perspektywy sytuacji gospodarczej w Polsce, w powiązaniu oczywiście z przebiegiem pandemii. Spróbujemy sobie opowiedzieć o tym w następujący sposób. Najpierw dwa słowa na temat tego, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o przebieg pandemii, co się może wydarzyć i jakie założenia przyjmujemy, jeśli chodzi o przebieg pandemii. Potem ocena koniunktury i poszczególne bloki dotyczące sytuacji gospodarczej wraz z prognozami na końcu. Jeśli chodzi o przebieg pandemii, w zasadzie można powiedzieć tyle. Część krajów ma już za sobą drugą falę i weszło w trzecią falę pandemii. Część krajów, tak jak Polska, robi wszystko, żeby tej trzeciej fali uniknąć, stąd obostrzenia, które zostały wprowadzone i będą jeszcze przez jakiś czas utrzymywane, jeszcze o tym powiem. Mamy w związku z tym bardzo różne przebiegi. Nas oczywiście interesują przebiegi zakażeń przede wszystkim w krajach ościennych, będących głównymi partnerami handlowymi Polski, i to są Niemcy, i tutaj nie mamy dobrych wiadomości. Ten lockdown, który w Niemczech jest, został wydłużony, a być może potrwa do wiosny. To jest ten czynnik niekorzystny z punktu widzenia sytuacji gospodarczej za granicą u naszych głównych partnerów. Ważne są oczywiście również Stany Zjednoczone, dlatego że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ma istotny wpływ na rynki finansowe. Tu wygląda na to, że jesteśmy gdzieś blisko szczytu tej fali. Można się spodziewać, że nowa administracja będzie w sposób bardziej zdecydowany walczyła z pandemią, będzie wprowadzać różne obostrzenia na poziomie federalnym, co już miało miejsce wczoraj. I w związku z tym jest szansa na to, że ta pandemia będzie wyhamowywać w Stanach Zjednoczonych, a to z kolei będzie miało korzystny wpływ na nastroje globalne, co z kolei będzie istotne również dla kursu złotego. Tym czynnikiem, który istotnie wpływa na sytuację na rynkach finansowych, ale również perspektywy sytuacji gospodarczej we wszystkich krajach dotkniętych pandemią, to są szczepienia. Te szczepienia się zaczęły, one przebiegają w różnym tempie, chociaż jak popatrzymy na Europę, w tempie dość zbliżonym, z wyjątkiem oczywiście Wielkiej Brytanii, która idzie już swoją ścieżką. Przebieg jest stopniowy, uwarunkowany dostępnością szczepionki, szybciej to idzie w Stanach Zjednoczonych. Spodziewamy się, że te szczepienia oczywiście przyspieszą w drugim kwartale, ale na razie one nie zmieniają nic z punktu widzenia zarządzania pandemią, takiego krótkookresowego. W dłuższej perspektywie oczywiście one pozwolą na zmniejszanie tych obostrzeń, co będzie z kolei czynnikiem podbijającym aktywność gospodarczą. To, jak te szczepienia będą przebiegać, trudno ocenić w tej chwili. Mamy plan szczepień, który został zaprezentowany przez rząd, on jest cały czas modyfikowany.
spodziewamy się, tak jak powiedziałem, że drugi kwartał to będzie istotne przyspieszenie tych szczepień. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w Polsce? Myślę, że warto skupić się na tym prawym głównym wykresie. On jest chyba najważniejszy w tej chwili. To on obrazuje liczbę zajętych łóżek covidowych. Ona stopniowo spada, ten trend malejący jest dość wyraźny, w zasadzie już od listopada, no ale poziom 15 tysięcy to jest poziom, który można określić mianem kruchej równowagi. To jest wciąż wysoki poziom i to jest poziom, który jeśli byłby punktem wyjścia do kolejnej fali pandemii, no byłby bardzo niebezpieczny, bo oczywiście doprowadził do dysfunkcjonalności służby zdrowia, która i tak jest w bardzo trudnej sytuacji. I myślę, że to jest główny powód, dla którego rząd, oczywiście dzienna liczba zakażeń też jest istotna, ale dla którego rząd jest bardzo ostrożny, jeśli chodzi o znoszenie obostrzeń, otwieranie szkół i deklaracje dotyczące znoszenia tych obostrzeń. Myślę, że to, co w tej chwili jest absolutnie kluczowe, to są prognozy dotyczące przebiegu pandemii. Staramy się je śledzić. One są przygotowywane przez różne ośrodki. Widzimy tutaj prognozę na górze przygotowaną przez epidemiologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Politechnika Wrocławska na dole. To jest troszkę inny sposób prezentacji tej prognozy na dole, bo to są dane tygodniowe dotyczące liczby zakażeń. Tu na górze mamy stwierdzone przypadki w ujęciu dziennym. To są troszkę różne obrazy, czy troszkę różne oceny dotyczące najbliższej przyszłości. Można oczekiwać zgodnie z tą górną prognozą, że będziemy już przy uwzględnieniu częściowego otwarcia szkół, czyli klas 1-3, schodzić z liczbą zakażeń w najbliższych dniach. Z kolei w przypadku specjalistów z Wrocławia, no to ten scenariusz jest troszkę mniej optymistyczny, zważywszy również na fakt, że ten scenariusz przedstawiony na dolnym wykresie nie uwzględnia efektu otwarcia szkół. Efekt otwarcia szkół jest wielką niewiadomą. Mamy dyskusję na temat tego, jak przebiega ta transmisja w takich grupach wiekowych, co z tak zwaną brytyjską odmianą koronawirusa. Powiedziałbym, że więcej jest tutaj niewiedzy niż wiedzy w tej chwili dotyczącej tego, jak to będzie przebiegać. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o znoszenie obostrzeń. Myślę, że to jest główny powód, dla którego rząd się wstrzymuje z bardziej radykalnym, szybszym otwieraniem szkół i otwieraniem gospodarki. Także tu jest znaczący element niepewności, który musimy brać pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę perspektyw gospodarczych w najbliższych tygodniach i miesiącach. To jest wykres poglądowy, którego się trzymamy konsekwentnie od października. Wykres, który pokazuje przebieg pandemii. Podkreślam, proszę się nie przywiązywać do relatywnych poziomów. Przebieg liczby nowych przypadków COVID-19. Widzimy, na czym polega w tej chwili efekt obostrzeń, efekt tak zwanego pełzającego lockdownu, takie pojęcie wprowadziliśmy. Mianowicie spłaszczamy tę liczbę zakażeń w czwartym kwartale, w pierwszym kwartale i pewnie częściowo też w drugim, dzięki obostrzeniom, które są wprowadzane. Potem mamy ten lepszy okres przed nami, druga połowa drugiego kwartału, trzeci kwartał, kwartał wakacyjny, gdzie tych zakażeń będzie niewiele i potem należy się liczyć, mimo szczepień, które postępują, należy się liczyć w związku z ryzykiem reinfekcji, w związku z tym, że jakaś część populacji się nie zaszczepi, z taką kolejną falą, a może nawet takim wzniesieniem jeszcze w czwartym kwartale tego roku, no ale to ta fala, nie spodziewamy się, żeby ta fala była jakimś zagrożeniem istotnym dla sytuacji gospodarczej, znaczy ona będzie na tyle niska, że nie będzie generować już konieczności przymykania gospodarki, wprowadzenia obostrzeń o znaczącym wpływie na sytuację gospodarczą. Popatrzmy teraz chwilę na sytuację na świecie. To są wskaźniki obrazujące nowe zamówienia w przetwórstwie przemysłowym w różnych krajach. Przetwórstwo przemysłowe radzi sobie dobrze. Przetwórstwo przemysłowe nauczyło się żyć z pandemią, nauczyło się
generować produkcję, wytwarzać produkcję i podtrzymywać aktywność mimo wprowadzanych obostrzeń i mimo pandemii, dlatego że wiele firm wprowadziło takie normy dotyczące higieny, obostrzenia, które ograniczały ilość zakażeń, że no powiedzmy sobie, to już w tej chwili przebieg pandemii nie ma istotnego wpływu na aktywność przetwórstwa przemysłowego. To, co ma istotny wpływ, to oczywiście ożywienie globalne, ożywienie w handlu światowym. I to widzimy, ten korzystny wpływ, tu widzimy nowe zamówienia w eksporcie, które w przynajmniej części krajów rosną wciąż dość szybko. To dotyczy przede wszystkim gospodarki niemieckiej, to dla nas jest najważniejsze. Więc można powiedzieć, że przetwórstwo idzie swoją drogą, jest relatywnie odporne na pandemię, dlatego że obostrzenia dotyczą tych rodzajów aktywności gospodarczej, z którymi wiążą się oczywiście kontakty międzyludzkie, a więc przetwórstwo nie jest nimi objęte. Stąd sytuacja w przetwórstwie i perspektywy tego przetwórstwa wyglądają dobrze. To są twarde dane dotyczące nowych zamówień w niemieckim przetwórstwie. Widzimy w sensie potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Poziom nowych zamówień w przetwórstwie jest już relatywnie wysoki w przetwórstwie niemieckim. Widzimy te zamówienia eksportowe i te zamówienia krajowe. W obu przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w którym one są na poziomie wyższym niż przed pandemią. To dla nas jest oczywiście bardzo dobra informacja. Jest to nasz główny partner handlowy i to w jakimś sensie tłumaczy te dobre wyniki polskiego przetwórstwa, czy szerzej produkcji przemysłowej w ostatnich miesiącach. Takie też one będą najprawdopodobniej w grudniu. Te dane poznamy w przyszłym tygodniu. Ta sytuacja dobra w niemieckim przetwórstwie, szerzej w przetwórstwie strefy euro, ma oczywiście wpływ na branże eksportowe. Produkcja przemysłowa w branżach eksportowych, to jest ta zielona linia, tempo wzrostu rok do roku, widzimy, ono jest już wyraźnie wyższe niż przed pandemią. Porównujemy się z okresem sprzed pandemii, tam jeszcze nie ma tych efektów niskiej ubiegłorocznej bazy, więc można powiedzieć, że to są dane naprawdę niezłe. Jeśli chodzi o produkcję w pozostałych branżach, tu jest trochę gorzej i gorzej jest również, jeśli chodzi o dynamikę w branżach związanych z budownictwem, no ale to jest już wpływ samego budownictwa, o którym za chwilę dwa słowa powiem. No i usługi, o których mówiłem. Te usługi to są wskaźniki PMI dla usług, też nowe zamówienia w tychże usługach. Widzimy, jak one są bardzo podatne na wszystkie obostrzenia, które są wprowadzane w związku z nasileniem pandemii, potem luzowanie tych obostrzeń, czyli otwieranie branż i ten oddech, który dajemy usługom. Więc widzimy, jak one falują. Te linie dla strefy euro, dla Niemiec, one wyraźnie pokazują, kiedy mieliśmy do czynienia z falami pandemii. No, mało prawdopodobne jest odbicie wyraźne tych usług w najbliższych dwóch miesiącach, może w marcu, natomiast luty będzie okresem obniżonej aktywności ze względu na lockdowny, które zostały wydłużone, które trwają w takich krajach jak Niemcy czy Francja. Także usługi są poszkodowane ewidentnie i to widać też w przypadku danych obrazujących aktywność, koniunkturę w poszczególnych sekcjach w usługach w Polsce. Tu na tym slajdzie mamy sekcje, które są wrażliwe, sekcje nazwijmy to covidowe, a więc te, które są w największym stopniu dotknięte obostrzeniami. No oczywiście zakwaterowanie, gastronomia, to jest jasne, kultura, rozrywka, rekreacja, ale również handel. Naprawdę nie cały handel, bo my wiemy, że nie cały handel jest zamykany, jak wprowadzane są obostrzenia, no ale widzimy tutaj efekty tego, czy transport. To, co martwi, to to, że przy posilnym odmrożeniu, znaczy po wyraźnym odmrożeniu tych sekcji, aktywności w tych sekcjach, mieliśmy poziomy, które jednak były wyraźnie niższe niż przed pandemią, więc zarysował się tutaj taki trend spadkowy. Oczywiście jest szansa, że w drugim kwartale, kiedy już, mówiąc troszkę metaforycznie, wyjdzie słońce i będzie i te perspektywy usług będą lepsze w tym sensie, że branże usługowe będą się już mniej obawiały kolejnego zamknięcia, kolejnych obostrzeń, jest szansa na to, że na przykład ten wskaźnik, ten indeks obrazujący przewidywaną sytuację finansową przedsiębiorstwa
ulegnie już wyraźnej trwałej poprawie i tego się spodziewamy. Na razie, jeżeli przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest oceniana tak nisko i tak niekorzystnie, no to trudno też oczekiwać jakiejś euforii po stronie przedsiębiorców, którzy reprezentują te sekcje, w związku z tym na przykład zwiększonej skłonności do inwestycji. Co ciekawe, pogorszenie koniunktury w usługach ma szeroki zakres. Nie odnosi się tylko do tych sekcji, które w największym stopniu zostały dotknięte obostrzeniami. Popatrzmy na inne sekcje, informacja i komunikacja na przykład. No można by było oczekiwać, że tutaj sytuacja będzie wyraźnie lepsza, przynajmniej jeśli chodzi o ceny dotyczące koniunktury i przyszłej, bieżącej i przyszłej koniunktury. Mamy do czynienia w tej chwili z wyraźnym wzrostem popytu na usługi informatyczne w związku z takim przyspieszeniem cyfryzacji gospodarki, przyspieszeniem indukowanym przez pandemię, no ale mamy pogorszenie koniunktury, co wskazuje na to, że jednak w ograniczenie różnych projektów, a nawet zwolnienia w wielu firmach znalazło odzwierciedlenie w spadku tego wskaźnika. Inne sekcje usług, sytuacja w zasadzie ta sama. Odbicie i potem spadek lekki albo większy spadek w zależności od sekcji, ocen koniunktury bieżących, przyszłych, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, oczywiste to jest w sytuacji, w której przechodzimy w większym stopniu na pracę zdalną, tutaj można oczekiwać spadku popytu na usługi, które akurat wchodzą w skład tej sekcji. Więc mamy takie pogorszenie ocen, jeśli chodzi o usługi, wyraźne, nie tylko w sekcjach, które są bezpośrednio związane z obostrzeniami wprowadzanymi w związku z pandemią. Twarde dane dla przetwórstwa i dla produkcji przemysłowej w związku z tym są dobre. Wracam do tego, o czym mówiłem, jeśli chodzi o eksport, jeśli chodzi o to, jak sobie radzi w ogóle przetwórstwo przemysłowe i będzie sobie najprawdopodobniej radzić całkiem nieźle. W związku z tym produkcja przemysłowa już dzisiaj jest na poziomie wyższym niż przed pandemią. Natomiast w przypadku produkcji budowlano-montażowej sytuacja wygląda słabo. Słabo dlatego, że produkcja budowlano-montażowa jest w znacznym stopniu powiązana z aktywnością inwestycyjną firm i aktywnością inwestycyjną sektora publicznego. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z pogorszeniem tej aktywności wyraźnym w ubiegłym roku. W przypadku firm w szerokim zakresie, w przypadku sektora publicznego może nie we wszystkich obszarach jego aktywności, ale no, na przykład wiemy, że jednostki samorządu terytorialnego były w związku z sytuacją pandemiczną i ich sytuacją dochodową zmuszane do tego, żeby ograniczać inwestycje. Więc to miało wpływ na aktywność w budownictwie. Perspektywy branży budowlanej krótkookresowe są, powiedziałbym, stabilne. Znaczy, jak patrzymy na prawy górny wykres i bieżący portfel zamówień na rynku krajowym w budownictwie, on się ustabilizował, odbił wyraźnie po tych spadkach związanych z pierwszą falą, ale jest jednak na poziomie wyraźnie niższym niż przed pandemią, co potwierdzają również wskaźniki przedstawione na lewym wykresie, te dotyczące wykorzystania mocy wytwórczej w budownictwie. Widać, że one nie są w pełni wykorzystane albo inaczej są wykorzystane w znacznie mniejszym zakresie niż były przed pandemią. Więc to jest ten czynnik, który jest istotny dla sytuacji branży budowlanej. Istotne jest również to, co dzieje się, jeśli chodzi o inwestycje firm. Lewy dolny wykres. Widzimy, jak silnie wyhamowała akcja kredytowa w sektorze przedsiębiorstw, o czym jeszcze powiem za chwilę. Popatrzmy teraz na sytuację w gospodarce z perspektywy popytu i poszczególnych składowych tego popytu. Najpierw popyt konsumpcyjny. Popyt konsumpcyjny oczywiście w znacznym stopniu zależy od nastrojów gospodarstw domowych. Te nastroje gospodarstw domowych kreślą literę W, taką troszkę poszarpaną, ale taki kształt, jak sądzę, będzie można dostrzec tutaj już po kilku miesiącach, czy w najbliższych kilku miesiącach. Ten kształt się będzie nam tutaj wyrysowywał. Silny spadek aktywności w czasie pierwszego lockdownu, potem odbicie, entuzjazm, potem wyhamowanie kolejne. Teraz pozostaniemy przez jakiś czas na tych niższych poziomach.
i dopiero wiosna i okres letni to będzie czas, kiedy znowu te nastroje się wyraźnie podniosą. Więc to nam też troszkę ustawia perspektywę, jeśli chodzi o konsumpcję, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną. To będzie istotny czynnik, który będzie wpływał na skłonność do dokonywania zakupów, w tym zakupów dóbr trwałego użytku. Sprzedaż detaliczna, no tutaj mamy troszkę inny obraz niż ten, który widzieliśmy w przypadku produkcji przemysłowej. Nie osiągnęliśmy poziomu sprzed pandemii. W tej chwili ta sprzedaż jest dławiona przez obostrzenia. Nie mamy danych grudniowych, one będą jutro, spodziewamy się wyraźnego odbicia, no bo gospodarka w grudniu, czy galerie handlowe przede wszystkim zostały otwarte w grudniu, w okresie przedświątecznym, więc tu będziemy mieć odbicie. Potem znowu spadek, no bo styczeń to jest przywrócenie tych obostrzeń, więc tak będziemy falować aż do momentu, w którym sytuacja się wyklaruje i już odejdziemy od tych działań zmierzających do ograniczania tej aktywności, przynajmniej czasowego, w odpowiedzi na sytuację pandemiczną. Więc jeszcze kilka miesięcy to są miesiące takiego falowania, które nas czekają na poziomach wciąż zbliżonych do okresu sprzed pandemii albo trochę niższych. Tutaj na razie w przypadku sprzedaży detalicznej nie możemy ogłosić zwycięstwa nad pandemią. Mamy też nasze dane dotyczące płatności realizowanych przez naszych klientów kartami oraz przy pomocy systemu BLIK i płatności BLIK, i te dane też wskazują na bardzo niski poziom transakcji w takich kategoriach jak rozrywka, hotele, restauracje. To jest jasne, po odmrożeniu takim częściowym w przypadku restauracji też ta aktywność jest nadal niższa. Widać, że to odmrożenie polegające na, czy umożliwiające sprzedaż na wynos przyniosło niewielki efekt z punktu widzenia sprzedaży. Jest oczywiście pytanie, czy ten bunt, w cudzysłowie bunt przedsiębiorców, czyli otwieranie tych branż przez różne firmy z różnych sekcji, no po to, żeby ruszyć z tą aktywnością mimo obostrzeń, czy to istotnie zmieni perspektywę sprzedaży, aktywności? Nie sądzę, nie przyjmujemy takiego założenia. Sądzę, że to mimo wszystko będą przypadki niespecjalnie liczne. Nieliczne dlatego, że no po pierwsze wielu z tych przedsiębiorstw korzysta z pomocy i nie chce tej pomocy stracić. Po drugie mitręga związana z koniecznością zmierzenia się z różnymi służbami też do tego zniechęca. I po trzecie, no pamiętajmy, że po drugiej stronie też jest popyt. To nie jest tak, że jeżeli otworzymy dzisiaj restaurację wbrew obostrzeniom, to pojawią się tam tłumy. Obawy dotyczące zakażenia utrzymują się w społeczeństwie i sądzę, że to też będzie od strony popytu tę aktywność ograniczać. Co dalej z popytem konsumpcyjnym? W znacznym stopniu oczywiście czynnikiem determinującym popyt konsumpcyjny będzie sytuacja na rynku pracy, w szczególności dynamika wynagrodzeń. My się spodziewamy wyhamowania tej dynamiki płac. To są płace w całej gospodarce, obejmujące zarówno sektor prywatny, jak i sektor publiczny. Te płace wyhamują dość wyraźnie, będziemy mieć obniżoną dynamikę. Statystycznie będzie to wynikać z faktu, że w sektorze publicznym, czy w sferze budżetowej precyzyjnie, mamy do czynienia z zamrożeniem wynagrodzeń. Zmienne składniki wynagrodzenia też będą ograniczane. To dotyczy też oczywiście jednostek samorządu terytorialnego. W firmach również to tempo wzrostu płac będzie niższe, dlatego że sytuacja na rynku pracy, choć dobra, to jest taka sytuacja, która troszkę wzmacnia pracodawców w tych negocjacjach z pracownikami. No i tempo wzrostu płacy minimalnej w ujęciu rocznym zostanie obniżone, bo ta podwyżka płacy minimalnej w tym roku jest mniejsza niż w roku ubiegłym. Stąd można powiedzieć, że to będzie taki fundamentalny czynnik, który będzie tę naszą konsumpcję w tym roku ograniczał. Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy,
tę dotyczącą stopy bezrobocia. Nie spodziewamy się już wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego, to jest ta zielona linia. Widzimy tutaj stabilizację na poziomie 6,3 i potem spadek. Ten spadek będzie troszkę wolniejszy niż wynikałoby z czynników sezonowych, bo spodziewamy się, że jakieś zwolnienia jednak będą miały miejsce po wychodzeniu firm z tarczy, czyli po tym odhibernowaniu rynku pracy, ale nie będziemy mieć do czynienia z wyraźnym, znaczącym wzrostem bezrobocia. Jak patrzymy na dane dotyczące liczby osób zadeklarowanych do zwolnienia, no ona wzrosła oczywiście w ostatnich kwartałach, ale to jest wciąż liczba relatywnie niska, gdzieś na poziomie 30 kilku tysięcy osób. Nowe oferty pracy w delikatnym trendzie spadkowym, ale sytuacja jest również stabilna, więc można powiedzieć, że na progu tego odhibernowania rynku pracy, które nastąpi w najbliższym czasie, w okresie, w drugim kwartale, na progu tego odhibernowania rynku pracy, sytuacja na rynku pracy w Polsce jest wciąż dobra. Myślę tutaj o tych wskaźnikach wyprzedzających, które nam mówią o tym, co się może wydarzyć w drugim kwartale. I tutaj obaw jakichś poważnych nie mamy. Co znajduje odzwierciedlenie w naszych prognozach dotyczących stopy bezrobocia rejestrowanego. Widzicie Państwo, że on w zasadzie tutaj przebiega zgodnie z wzorcem sezonowym przede wszystkim i nie mamy tutaj jakiejś eksplozji bezrobocia pod koniec 2021 roku. Pytanie, które sobie dzisiaj zadajemy, jedno z najważniejszych, jeśli chodzi o wpływ odmrażania gospodarki i szczepień, czyli wpływ wygasania pandemii na konsumpcję, jak mocno to podbije konsumpcję? Czy mamy do czynienia, czy będziemy mieć do czynienia z efektem, silnym efektem odłożonego popytu, jak to podbije konsumpcję, jak to podbije wzrost? Jakiś efekt oczywiście wystąpi, ale jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o taką euforię związaną z tym efektem. Uważamy, że on będzie z punktu widzenia wpływu na PKB, będzie ograniczany ze względu na to, że przejściowo wzrośnie nam importochłonność konsumpcji, znaczy jakaś istotna część tego zwiększonego popytu zostanie przeznaczona na dobra importowane, dobra twojego użytku. No jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której gospodarstwa domowe zbudowały bufor oszczędności, wymuszonych oszczędności, ponieważ w trakcie pandemii, w trakcie tych kolejnych fal nie mogły zrealizować części wydatków, to sądzimy, że to będzie dobra okazja do tego, żeby zwiększyć jednostkową wartość zakupów, a więc kupić coś większego, jakieś dobro trwałego użytku, które no, w wielu przypadkach nie jest produkowane w Polsce. W związku z tym to raczej będzie podbijać import niż aktywność krajową. Stąd spodziewamy się, że ten bufor w postaci zwiększonych oszczędności, widzimy go tutaj na lewym dolnym wykresie, ta stopa oszczędności, ona już rosła w 2020 roku, nie mamy jeszcze danych za cały rok, ale stopa oszczędności gospodarstw domowych rosła, to jest takie potwierdzenie, że pandemia poprzez te mechanizmy, o których powiedziałem, wymusza trochę wzrost oszczędności gospodarstw domowych, więc sądzę, że ten efekt się zmaterializuje, ten efekt odłożonego popytu, natomiast jego przełożenie na aktywność krajową, aktywność gospodarczą będzie ograniczone. Kredyt konsumpcyjny wyraźnie nam spowolnił, widzimy tutaj, on się też będzie podnosił stopniowo, więc ten dopalacz w postaci kredytu konsumpcyjnego też nie zadziała tak szybko. Co z inwestycjami przedsiębiorstw? Inwestycje przedsiębiorstw w znacznym stopniu są zdeterminowane, bo teraz przechodzimy już do popytu inwestycyjnego, zamykamy temat konsumpcji. Inwestycje firm są w znacznym stopniu zdeterminowane przez stopień wykorzystania mocy wytwórczych, czyli tę część majątku, która jest wykorzystywana, jeżeli ona nie jest w pełni wykorzystywana przez firmy, bodźce do inwestowania są odpowiednio mniejsze. Więc widzimy, gdzie jesteśmy w przetwórstwie przemysłowym,
To jest ważny indykator. Jesteśmy wciąż na relatywnie niskim poziomie. To tutaj w tych wcześniejszych okresach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, o której można było powiedzieć, czy którą można było nazwać przegrzaniem, czy częściowym przegrzaniem gospodarki, częściowym w tym sensie dotyczącym konkretnie przetwórstwa przemysłowego, a jesteśmy daleko od tej sytuacji, więc z tego punktu widzenia uważamy, że inwestycje firm oczywiście odbiją, one już odbiją wyraźnie w drugim kwartale ze względu na silny spadek, niską bazę ubiegłoroczną, ale ożywienie inwestycyjne firm będzie przebiegać stopniowo, ono się będzie nasilać w drugiej połowie roku, ale dzisiaj te bodźce jeszcze nie są silne, to jest bardzo ważne. Dlatego kredyt dla przedsiębiorstw spada w tempie bardzo szybkim na tle historycznym. Nie ma w tej chwili, tak jak powiedziałem, silnych bodźców do inwestowania dla przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o to, z czego firmy będą te inwestycje finansować, oczywiście w pewnym stopniu wykorzystają bufor, który został zbudowany też częściowo dzięki środkom uzyskanym w ramach pierwszej tarczy finansowej, drugiej tarczy finansowej, o której będzie dzisiaj mowa, tarczy 2.0, będą korzystać przede wszystkim z tych środków, więc oczywiście jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o ocenę perspektyw inwestycji na podstawie tego, co dzieje się z kredytem, no ale dziś ten kredyt wyraźnie też wskazuje, że taka krótkookresowa skłonność do inwestycji firm jest niska. Co jest główną barierą? Oczywiście główną barierą jest pandemia, to wynika z badań Narodowego Banku Polskiego. Więc pokonanie pandemii, wyrobienie wśród przedsiębiorstw przekonania, że ta perspektywa już jest jasna, czytelna, że prawdopodobieństwo powrotu tej pandemii, kolejnych obostrzeń, hamowania popytu jest niskie, to będzie ten moment, kiedy będzie można oceniać perspektywy inwestycji już znacznie bardziej optymistycznie. Widzimy, że niski popyt ma też znaczenie i to całkiem spore, choć w ostatnim badaniu już malejące. No ale tak jak powiedziałem, pierwszoplanową sprawą jest koronawirus i konieczność pokonania pandemii jest tutaj absolutnie pierwszoplanowym priorytetem, jeśli chodzi o wspieranie inwestycji. Jak się uporamy z pandemią, inwestycje ruszą. Jeśli chodzi o inflację, nasz scenariusz inflacyjny na ten rok i na rok przyszły to jest scenariusz inflacji zbliżonej do celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej 2,5%. Jej struktura oczywiście się będzie zmieniać, znacząco. Wzrośnie wkład wzrostu cen paliw, zwiększy się wkład wzrostu cen paliw do inflacji, do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym roku. Zmaleje wkład inflacji bazowej, głównie ze względu na to, że pojawią się tak zwane efekty wysokiej bazy, będziemy się porównywać z podwyższoną inflacją z roku ubiegłego, zwłaszcza w tych obszarach, czy w tych składowych inflacji, które były dotknięte tak zwanymi podwyżkami covidowymi. Nie spodziewamy się już kolejnej fali tych podwyżek w tym roku. Niska będzie również dynamika cen żywności. Ona troszkę wzrośnie w drugiej połowie roku, ale wkład do inflacji pozostanie niski. Więc ta inflacja, można powiedzieć, że będzie pod kontrolą, będzie zbliżona do celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. To, co jest istotne z punktu widzenia rynku finansowego i z punktu widzenia samej polityki pieniężnej, to jest kształtowanie się kursu walutowego. I to jest rzecz absolutnie nowa, o której warto powiedzieć. Mamy istotną zmianę w prowadzeniu polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski. Przesunięcie akcentów z polityki z stopy procentowej czy oddziaływania na popyt poprzez stopę procentową na kanał kursowy, a więc próba wpływania przez bank centralny na poziom kursu walutowego. Jak już przefiltrujemy te wszystkie wypowiedzi przedstawicieli banku centralnego, w tym prezesa Glapińskiego, wyłania się z tego następujący obraz. Bank centralny
nie chce silnej, szybkiej aprecjacji kursu złotego w okresie, w którym aktywność gospodarcza w Polsce jest wciąż ograniczana przez pandemię, a jednocześnie pojawia się entuzjazm na rynkach finansowych, które patrzą oczywiście w przód i widzą perspektywę tego postpandemicznego ożywienia, tej postpandemicznej odbudowy, która będzie wyraźna, znacząca. I w związku z tym mamy do czynienia ze zwiększonym napływem kapitału do takich gospodarek jak Polska, oddziałujących w kierunku umocnienia kursu walutowego. Spodziewamy się, że bank centralny będzie jeszcze co najmniej przez kwartał, co najmniej w pierwszym kwartale, kontynuował te interwencje walutowe, które rozpoczął w połowie grudnia, zmierzające do osłabienia kursu, albo inaczej ograniczenia skali jego aprecjacji. Poziom 4,50 za euro jest poziomem indykatywnym, w tym sensie, że on się pojawia w wypowiedziach niektórych członków Rady i dla rynków finansowych on zaczyna mieć znaczenie, mimo wyraźnych deklaracji ze strony prezesa NBP, że ten poziom żadnego znaczenia nie ma, więc wydaje mi się, że to, co na pewno warto uważnie obserwować, to jest reakcja kursu złotego w tych dniach, w których będzie on się zbliżał do poziomu 4,50 oraz reakcja banku centralnego. Podkreślam, poziom 4,50 nie jest żadnym poziomem interwencji istotnym dla banku centralnego, czy wskazywanym przez bank centralny, ale można oczekiwać, że gdyby złoty zaczął się gwałtownie umacniać i spadł poniżej tego poziomu, to sądzę, że takie interwencje się dość szybko pojawią. Jak długo one będą trwać? Sądzę, że przez pierwszy kwartał, w trakcie pierwszego kwartału na pewno, to jest bardzo prawdopodobne, może nie na pewno, ale bardzo prawdopodobne, natomiast już w drugim kwartale wraz z globalnym ożywieniem i poprawą nastrojów na rynkach sądzę, że Narodowy Bank Polski będzie już w tej sprawie mniej zdeterminowany i dopuści do umiarkowanej aprecjacji kursu złotego, która zaowocuje spadkiem kursu euro-złoty do poziomu poniżej 4,50 i taki scenariusz mamy w naszych prognozach. Co ze stopami procentowymi? Mamy tutaj scenariusz, nasz scenariusz jest scenariuszem, który odbiega od konsensusu rynkowego. Uważamy, że ta sytuacja pandemiczna, w szczególności fakt, że nowe mutacje koronawirusa zbiegają się z wciąż niskim wyszczepieniem i z powolnym procesem szczepień, to oznacza, że będziemy musieli utrzymywać obostrzenia jeszcze przez co najmniej 2 miesiące. I to będzie czynnik, który będzie oddziaływał w kierunku pogorszenia perspektyw wzrostu w tym roku. Pogorszenia w tym sensie, że jest dość prawdopodobne kształtowanie się dynamiki PKB w tym roku w okolicach 3% z plusem. I wraz z tą deklarowaną przez Narodowy Bank Polski chęcią utrzymywania kursu złotego, czy unikania aprecjacji kursu złotego, to będzie czynnik, który Narodowy Bank Polski skłoni do jeszcze jednej obniżki stóp procentowych, nieznacznej, do zera w marcu. To jest nasz scenariusz bazowy, chociaż jego prawdopodobieństwo jest już nieznacznie wyższe niż prawdopodobieństwo pozostawienia stóp na obecnym poziomie. Więc mamy tutaj do czynienia z niewielką różnicą i oczywiście nie wykluczamy scenariusza, w którym te stopy już się nie zmienią. Ale dziś mamy wciąż ten scenariusz, który jest scenariuszem dalszego, delikatnego jeszcze złagodzenia polityki pieniężnej w pierwszym kwartale poprzez obniżkę stóp. Odpowiadam szybko na pytanie, które pojawiło się na czacie. Co sądzę o rynku nieruchomości i czy to wpłynie na zmiany cen na rynku nieruchomości? Wchodzimy weszliśmy w środowisko niskich stóp procentowych, które w dłuższej perspektywie, które utrzymają się przez dłuższy czas. My mamy podwyżkę stóp, jak Państwo widzicie na wykresie, mamy powrót czy rozpoczęcie takiego stopniowego, łagodnego
cyklu podwyżek stóp procentowych, które rozpoczną się pod koniec przyszłego roku, więc to wciąż jest odległa perspektywa, ale te stopy pozostaną wciąż bardzo niskie. To jest czynnik, który będzie sprzyjał zmianie struktury aktywów gospodarstw domowych. Część gospodarstw domowych będzie poszukiwała możliwości zwiększenia stopy zwrotu z tych aktywów. Co to znaczy? No to oznacza oczywiście stopniowe odchodzenie od depozytów, to oznacza zwiększony popyt na nieruchomości, różne nieruchomości, ale już teraz nie chcę wchodzić w jakie. I to będzie czynnik, który będzie oddziaływał w kierunku wzrostu cen nieruchomości. Nasza prognoza, którą żeśmy przygotowali dość krótko po wybuchu pandemii, to była prognoza, która w perspektywie najbliższych dwóch lat, czy trzech z rokiem 2021, 2022 i rok ubiegły, to była prognoza, która przewidywała utrzymujący się wzrost cen nieruchomości w całym tym okresie, choć słabnący, czy spowalniający. I tę prognozę podtrzymujemy, tu się nic nie zmieniło. Ceny nieruchomości zgodnie z naszą prognozą będą rosnąć, ale będą rosnąć coraz wolniej. Głównym czynnikiem, tak jak powiedziałem, jest oczywiście czynnik fundamentalny, polegający na, czy związany z faktem, że mamy po prostu wysoki popyt na mieszkania wciąż, na substancję mieszkaniową, który w warunkach, któremu sprzyjają niskie stopy procentowe, bo kredyt, w związku z tym kredyt mieszkaniowy jest tani, ale oprócz tego mamy ten efekt, o którym powiedziałem, czyli zmiany struktury aktywów gospodarstw domowych, która będzie stopniowo pchać te ceny nieruchomości w górę. Przechodzę do następnego slajdu, uciekła mi myszka, jestem. To jest nasza prognoza dotycząca kursu walutowego, wracam do kursu walutowego. Stopniowa aprecjacja kursu złotego, kurs euro PLN mamy na górze. Mimo tych interwencji, tak jak powiedziałem, spodziewam się, że w drugim kwartale determinacja Narodowego Banku Polskiego do tego, żeby ograniczać skalę aprecjacji złotego, będzie już mniejsza, bo i sytuacja gospodarcza będzie trochę lepsza. W związku z tym to umocnienie kursu złotego jest wciąż naszym scenariuszem bazowym. Naszym scenariuszem bazowym jest stopniowy wzrost kursu euro-dolar. Przy takim scenariuszu dla kursu euro-dolara mamy również umocnienie kursu złotego w stosunku do dolara, które w najbliższych kwartałach będzie postępować. Jak wygląda nasz scenariusz makroekonomiczny? Nasz scenariusz makroekonomiczny na ten rok i na rok przyszły, to jest scenariusz, jeśli chodzi o ten rok, w którym głównym czynnikiem dynamizującym produkt krajowy brutto będzie konsumpcja, będzie odbicie tej konsumpcji, jej wkład do wzrostu będzie największy, no, w szczególności oczywiście w drugim kwartale, gdzie ona była w ubiegłym roku silnie zamrożona, ograniczona poprzez lockdown, więc będziemy mieć jeden kwartał bardzo wysokiego wzrostu, potem dwa kwartały, druga połowa roku ten wzrost spowolni. Cały rok zamkniemy na poziomie 3,6%. Dostrzegam tutaj ryzyko w górę dla tej prognozy wynikające z sytuacji globalnej przede wszystkim. To, co widzimy w tej chwili, jeśli chodzi o dane o koniunkturze i perspektywy wzrostu eksportu, no, widzimy dość silne ożywienie eksportu, które napotyka na bariery podażowe. To by sugerowało, że nasze założenia dotyczące eksportu w tym roku mogą być zbyt ostrożne. Jeśli w najbliższych dwóch miesiącach te sygnały się potwierdzą, to myślę, że będziemy skłonni do tego, żeby tę prognozę trochę podnieść w górę, gdzieś bliżej 4%. Ważnym elementem w dłuższej perspektywie, mówimy o latach 2022-2023, będą oczywiście środki, które napłyną do Polski w ramach Funduszu Odbudowy. Ich udział w PKB i przełożenie na aktywność, na inwestycje, przede wszystkim inwestycje publiczne, będzie istotny w latach 2022-2023. Ten program będzie się powoli rozkręcał w tym roku. Sądzimy, że jego wpływ na aktywność w drugiej połowie roku, bo dopiero wtedy on się może wyraźnie zaznaczyć,
będzie ograniczony, no ale kolejne dwa lata będą z tego punktu widzenia bardzo dobre. No i jak wygląda ta średniookresowa perspektywa? Ona jest optymistyczna. Ten rok to jest rok, w którym, o czym była mowa na poprzednim slajdzie, tym ze strukturą wzrostu, to będzie rok, który zamkniemy dynamiką PKB na poziomie 3,6 z lekkim ryzykiem w górę. To jest scenariusz, w którym wracamy z PKB w istocie do poziomu sprzed pandemii, to trochę wyższy. Osiągamy troszkę wyższy poziom niż w roku 2019, niedużo wyższy. Kolejne dwa lata bardzo dobry wzrost zbliżony do 5%, napędzany przez inwestycje prywatne, inwestycje publiczne, ożywienie konsumpcji, wszystko w warunkach dobrej sytuacji na rynku pracy. Więc można powiedzieć, że podsumowując te perspektywy krótko i średnioterminowe, w krótkim okresie cały czas w uścisku pandemii, pod wpływem tej pandemii, pod wpływem obostrzeń, które będą stopniowo znoszone. W dłuższej perspektywie, przede wszystkim w latach 2022-2023, wyraźne przyspieszenie wzrostu z pozytywnym przełożeniem na sytuację na rynku pracy, sytuację dochodową gospodarstw domowych i wyniki finansowe firm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Crédit Agricole. Było jedno pytanie do Jakuba. Jakub już na nie odpowiedział. Więcej pytań nie ma, ale proszę cię, Jakub, żebyś poczekał jeszcze parę chwil. Być może jeszcze jakieś pytania się pojawią. A my możemy przejść do drugiej części naszego webinaru, czyli do spotkania z ekspertami Polskiego Funduszu Rozwoju. Krzysztof Słomiński, Patryk Wyczółkowski, panowie, teraz najbliższa godzina będzie dla Was. Bardzo proszę. Dzień dobry, witamy Państwa. Gorąca prośba, tylko potwierdzenie, czy jesteśmy słyszani? Ja Ciebie, Krzysztof, słyszę. Dziękuję. Ponieważ jesteśmy w różnych lokalizacjach, więc mam pewność, że również i Państwo nas słyszycie. Szanowni Państwo, postaramy się Państwu przedstawić założenia, jak również potem odpowiemy na Państwa pytania odnośnie tarczy finansowej PFR, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju wersji 2.0. Jak Państwo widzicie na slajdzie, 13 miliardów. Tyle przewidziane jest w puli wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach tarczy 2.0. Dopowiem, że 6,5 miliarda jest w puli dla mikrofirm, 6,5 miliarda w puli dla małych i średnich firm. Od kiedy można składać wnioski? Szanowni Państwo, widzicie na ekranie, że te wnioski możecie Państwo składać już od 15 stycznia, a czas przyjmowania wniosków jest do 28 lutego, czyli mamy jeszcze ponad miesiąc i tydzień czasu, także spokojnie można się do tego przygotować, policzyć, złożyć wniosek i taką subwencję otrzymać. Natomiast gdybyśmy potrzebowali odwoływać się od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju, to możecie to Państwo zrobić między 1 lutego a 31 marca. Zatem w takich ramach czasowych będziemy tą tarczę finansową PFR oferować. A na jakich zasadach? Proszę Państwa, to przedstawimy Państwu właśnie podczas tego naszego spotkania. 5 takich bloków, można powiedzieć, przewidujemy tutaj poruszyć. Przede wszystkim, moim zdaniem, pierwszy ważny punkt. Kto w ogóle jest uprawniony do tego, by o taką subwencję się starać? O tym powie mój kolega Patryk. Ja natomiast będę się z nim cyklicznie wymieniał po to, by utrzymać dynamizm tego spotkania, żebyście Państwo też mogli śledzić i skupić się na tym, co mówimy. Ja przedstawię Państwu, którą ze ścieżek będziecie aplikować. Możecie wybrać albo ścieżkę mikro, albo małych i średnich firm. Potem znowu Patryk przedstawi Państwu założenia, jak wyliczać, jak rozliczać subwencje dla mikrofirm, czyli tych z Was, którzy pójdą ścieżką dla mikro. A ja z kolei przejmę głos i przedstawię Państwu założenia, zasady wyliczania, rozliczania subwencji dla małych i średnich firm. No i tak jak organizatorzy Państwo na samym początku już zapewnili, będziemy też dla Państwa, postaramy się odpowiadać na te pytania, przynajmniej na część tych pytań, które Państwo zadacie na antenie na żywo. Także taki program dzisiejszego naszego spotkania, a ja w tej chwili oddaję już głos do Patryka, który omówi Państwu, jakie podmioty, kto może
aplikować o wsparcie w ramach tarczy 2.0. Patryku, głos u Ciebie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, beneficjenci. Żeby stać się beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, trzeba będzie spełnić kilka określonych warunków. Po pierwsze, będziemy musieli być przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami, którzy są wpisani do CEIDG albo do KRS. Będziemy musieli prowadzić naszą działalność gospodarczą w określonych datach. Nie będziemy mogli być w stanie ani likwidacji, ani upadłości, ani restrukturyzacji. Nie będziemy mogli posiadać zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Będziemy musieli posiadać naszą rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musimy prowadzić naszą działalność pod odpowiednim kodem PKD. Tych kodów jest obecnie 45. Będziemy musieli, jeżeli ten wniosek będzie składany przez osobę trzecią, to będziemy musieli tą osobę odpowiednio umocować. Będziemy musieli również wykazać wyraźny spadek obrotów. Za chwilę każdą z tych przesłanek szczegółowo Państwu przedstawię, tak żebyście Państwo mieli jasność, czy możecie się starać o tarczę finansową 2.0. Po pierwsze, bycie przedsiębiorcą. Bycie przedsiębiorcą w rozumieniu artykułu 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Ustęp pierwszy tego artykułu mówi nam, że przedsiębiorcy są to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie są osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje taką zdolność prawną, wykonujące swoją działalność gospodarczą. Ustęp drugi tej ustawy mówi nam, że przedsiębiorcą mogą być także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. My na potrzeby programu trochę tą definicję jeszcze rozszerzyliśmy, bo za przedsiębiorcę będziemy również uważać spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, o ile oczywiście prowadzą one działalność gospodarczą. Z programu będą mogły skorzystać tylko te podmioty, tylko ci przedsiębiorcy, którzy są mikro, małymi lub też średnimi przedsiębiorcami. Pod pewnymi warunkami będą mogli skorzystać również duzi przedsiębiorcy, ale tylko na tych zasadach, które są określone dla dużych przedsiębiorców w regulaminie. Będziemy musieli prowadzić tą naszą działalność gospodarczą na określone dni. Konkretnie na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień złożenia wniosku. Co to znaczy, że tą działalność musimy prowadzić? To znaczy, że na przykład ta działalność na te dni nie może być zawieszona. Dodatkowo warunkiem jest to, żebyśmy byli wpisani do KRS albo do CEIDG. Nie będziemy mogli być także w stanie likwidacji, upadłości lub też restrukturyzacji. Oczywiście działamy tutaj na terminach, które są wskazane w ustawie prawo upadłościowe lub też prawo restrukturyzacyjne. Kolejna przesłanka, nie będziemy mogli posiadać zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. I tutaj pod tym względem ta przesłanka jest dla Państwa bardzo elastyczna, bo tych zaległości nie będziemy mogli mieć na dzień 31 grudnia 2019 roku lub 31 grudnia 2020 roku lub na dzień składania wniosku. I właśnie to słowo lub jest tutaj kluczowe, bo inaczej mówiąc, jeżeli nie mamy tej zaległości w co najmniej jednym z tych trzech dni, no to ta przesłanka będzie spełniona. Zwracam tutaj też uwagę na to, że można powiedzieć, PFR będzie pobierał historyczne dane dokładnie na ten dzień 31 grudnia, na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku. Inaczej mówiąc, to będzie takie zdjęcie wykonane tamtego dnia. Gdybyśmy tą zaległość mieli 31 grudnia 2020 roku, ale na przykład 4 stycznia tą zaległość spłacili, to zobaczcie Państwo, że historycznie ta zaległość na dzień 31 grudnia 2020 roku była. Więc miejcie też świadomość tego, że właśnie jest wykonywane zdjęcie historyczne tego konkretnego dnia. Żeby też było Państwu łatwiej zrozumieć, kiedy ta przesłanka będzie spełniona, kilka przykładów. Załóżmy, że tą zaległość miałem właśnie 31 grudnia 2019 roku, miałem 31 grudnia 2020 roku, ale na dzień składania wniosku nie mam już żadnej zaległości. Zarówno w opłacaniu podatków, jak i też zarówno na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. W takim wypadku ten warunek będzie spełniony. Czyli wystarczy, że nie mam tej zaległości w co najmniej jednym z tych trzech dni. Gdyby była taka sytuacja, że mam tą zaległość zarówno 31 grudnia 2019, 2020 i na dzień składania wniosków, wówczas ten warunek będzie niespełniony. Przy czym znowu tutaj ukłon w stronę przedsiębiorców, nie będzie uznawane za zaległość, jeżeli ta płatność będzie rozłożona na raty lub też będzie odroczona. Z tym, że nie wystarczy złożyć samego wniosku o to odroczenie, musi być wydana przez odpowiedni organ decyzja.
Dodatkowo, gdybyście Państwo zalegali z tymi opłatami w kwocie nieprzekraczającej uznanie przesyłki listowej za poleconą, czyli jest to kwota 8,70 zł, to też nie będzie to uznawane za zaległość. Gdybyście również Państwo złożyli do ZUS wniosek o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarczy antykryzysowej, to też nie będzie to uznawane za zaległość. Czyli akurat ta przesłanka jest tutaj dla Państwa bardzo elastyczna. Kolejna przesłanka, rezydencja na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zwracam Państwu uwagę, bardzo często zresztą w ogóle wszyscy zwracamy na to uwagę na naszych szkoleniach, że od 1 stycznia tego roku Wielka Brytania nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więc też ewentualnie, jeśli to Państwa dotyczy, zweryfikujcie to. Dodatkowo, nasz główny beneficjent rzeczywisty, oczywiście o ile takiego posiadamy, nie może posiadać swojej rezydencji podatkowej w tak zwanych rajach podatkowych. Mówiąc raj podatkowy, mam na myśli te kraje, które są wymienione w konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie listy państw niewspółpracujących w celach podatkowych. Sygnatura tego dokumentu to jest 2020 / C64 / 03. Tam w razie czego Państwo możecie sprawdzić, co jest rozumiane jako raj podatkowy, gdyby oczywiście ta przesłanka Państwa dotyczyła. Gdyby się okazało, że faktycznie macie Państwo tego głównego beneficjenta rzeczywistego i faktycznie on posiada swoją rezydencję podatkową w takim raju, a chcecie się Państwo starać o subwencję, możecie to zrobić, ale pod warunkiem, że oświadczycie, że ten główny beneficjent rzeczywisty w terminie 9 miesięcy od momentu zgłoszenia się Państwa po subwencję, przeniesie tą swoją rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mam tutaj oczywiście na myśli w terminie 9 miesięcy od udzielenia Państwu wsparcia finansowego. Kolejna przesłanka, te kody PKD. Tych kodów PKD jest obecnie 45, w razie czego ta lista tych kodów znajduje się na naszej stronie internetowej, na www.pfrsa.pl. Tam jest specjalna zakładka dotycząca tarczy finansowej PFR 2.0. Tam Państwo możecie znaleźć listę tych 45 kodów. Co jest istotne? Weryfikacja, czy prowadzicie Państwo tą działalność gospodarczą pod co najmniej jednym z tych kodów, będzie następować na 3 dni. Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 1 listopada 2020 roku oraz na dzień złożenia wniosku o subwencję finansową. I tutaj z kolei to słowo oraz jest kluczowe, bo co to oznacza? W każdym z tych 3 dni musimy prowadzić naszą działalność gospodarczą pod co najmniej jednym z tych kodów. Nie musi być to nasz kod główny, ważne, że to jest ta działalność opisana co najmniej jednym z tych kodów. Tu oczywiście na tym slajdzie nie macie Państwo tych kodów wszystkich, rozbiliśmy to na kilka slajdów. Proszę również pamiętać, Szanowni Państwo, o tym, że gdyby ta zmiana kodu PKD została przez Państwa zgłoszona do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany, to też ten warunek będzie uznawany za spełniony. Czyli można powiedzieć, że gdyby się już Państwo na przykład na 1 listopada 2020 roku prowadzili tę działalność już pod nowym kodem PKD, a jeszcze by to nie było zgłoszone, a zgłosiliby się Państwo na przykład tą zmianę 4 listopada, no to ten warunek będziemy uznawać za spełniony. Tutaj jeszcze dla Państwa przykład. W każdej z tych 3 dat musimy prowadzić tą działalność pod tym kodem. Gdybyśmy w co najmniej jednej z tych dat nie prowadzili tej działalności pod tym wskazanym kodem, wówczas ten warunek będzie niespełniony. Kolejna przesłanka. Potwierdzenie umocowań. Wniosek musi być złożony przez osobę, która posiada umocowanie do reprezentowania beneficjenta. W momencie składania wniosku niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa osoby, która właśnie tego beneficjenta reprezentuje. I tu jest istotna zmiana w porównaniu z tarczą 1.0 w tarczy 2.0. To potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej i musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I tylko tak podpisane wnioski będą przyjmowane. Musi być tutaj ten wymóg kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli Państwo jeszcze takim podpisem nie dysponujecie, rekomendujemy oczywiście to, żeby taki podpis zdobyć. Cała procedura trwa bardzo szybko. Dodatkowo rekomendujemy Państwu korzystanie z naszego wzoru pełnomocnictwa. Ono jest dostępne na naszej stronie internetowej pfrsa.pl. Gdyby też była taka sytuacja, że ten podpis pod tym dokumentem musi złożyć kilku mocujących,
zróbcie Państwo to tak, żeby oni go złożyli na jednym dokumencie. Nie rozbijajcie tego Państwo na kilka dokumentów, tylko zróbcie tak, żeby one, te podpisy były złożone pod jednym dokumentem. Zwracam tutaj jeszcze raz Państwu szczególną uwagę na ten nasz wzór. Jest zresztą dla Państwa przygotowany nie tylko wzór, ale również instrukcja w razie czego podpisania i wypełnienia takiego pełnomocnictwa. Tak jak powiedziałem przed chwilą, cały czas dostępna na naszej stronie pfrsa.pl w tej zakładce Tarcza Finansowa PFR 2.0. Kolejna przesłanka, spadek obrotów. Ten spadek musi wynosić minimum 30% i będziecie Państwo mogli ten spadek wykazać w jednym z dwóch wskazanych okresów. Albo będziecie Państwo brać pod uwagę okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019, czyli 1 kwietnia, 31 grudnia, lub możecie Państwo wybrać również drugi okres od 1 października do 31 grudnia 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Sami Państwo wskazujecie, który z tych okresów chcecie wybrać i oczywiście, który jest dla Państwa bardziej korzystny. Gdybyście Państwo się zastanawiali, skąd czerpać te dane odnośnie obrotów gospodarczych, to gdybyście się Państwo rozliczali, ten VAT miesięcznie, to tutaj będziecie Państwo musieli zaczerpnąć te dane z deklaracji JPK VAT 7M. Gdybyście się Państwo rozliczali kwartalnie, no to tutaj analogicznie JPK VAT 7K. Gdybyście Państwo byli czynnymi podatnikami VAT, wystawiającymi faktury VAT marża, gdybyście się Państwo rozliczali kasowo, gdybyście Państwo byli zwolnieni z podatku VAT, czy też rozliczali się ryczałtem, to tutaj ten przychód, tak zwany przychód operacyjny, będziemy traktować w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT. Gdybyście Państwo z kolei korzystali z karty podatkowej, to tutaj będziecie Państwo tą kwotę musieli samodzielnie oszacować na podstawie faktur lub rachunków, które Państwo wystawiacie. Dodatkowo, Szanowni Państwo, składając wniosek o subwencję finansową, każdy beneficjent będzie musiał oświadczyć, że nie naruszył w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ograniczeń, nakazów, zakazów, które są ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. To Państwo oświadczacie na etapie składania wniosków. Dodatkowo w regulaminie jest również zapis, że PFR będzie mieć prawo do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej, gdybyście Państwo te zakazy naruszyli. Oczywiście mówimy tutaj o tych samych zakazach, czyli tych wynikających, ustanowionych w związku z zagrożeniem epidemicznym. Czyli nie tylko Państwo oświadczacie, że Państwo tego nie zrobiliście, ale proszę też mieć świadomość tego, że przez cały rok będziecie musieli Państwo również tych ograniczeń przestrzegać. Pod groźbą tego, że po prostu PFR wypowie Państwu umowę i będziecie Państwo musieli zwrócić całość kwoty subwencji, jaką otrzymaliście. Cały wniosek, który będziemy go składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Za pośrednictwem banku będziemy ten wniosek oczywiście podpisywać, za pośrednictwem banku będzie następować wypłata, jak również za pośrednictwem banku będziemy składać ewentualne odwołanie. Odwołanie składamy tylko wtedy, jeżeli dostaniemy decyzję pozytywną, ale kwota subwencji będzie niższa niż ta kwota, o którą wnioskowaliśmy. Tak jak Państwu Krzysztof też powiedział na samym początku, to odwołanie możemy złożyć od 1 lutego tego roku. Sam wniosek oczywiście, sam nabór wniosków trwa już od blisko tygodnia. Również za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej będzie następować rozliczenie tej subwencji finansowej. I proszę mieć świadomość tego, że każda komunikacja z Polskim Funduszem Rozwoju zawsze będzie się odbywać przez Państwa bankowość elektroniczną. Ten wniosek, który też Państwo składacie w ramach tarczy finansowej PFR 2.0, proszę pamiętać o tym, że nie musi być złożony w tym samym banku, co składaliście oczywiście wniosek w tarczy 1.0. Podsumowując ten moduł, można powiedzieć, że rozpoczęliśmy pierwszy z czterech naszych kroków do skutecznego otrzymania subwencji finansowej, czyli był to krok, czy jesteś przedsiębiorcą beneficjentem. Czyli można powiedzieć, jesteśmy w tym miejscu. Za chwilę przejdziemy do kroku drugiego, czyli będziecie się Państwo określać, czy jesteście mikrofirmą, czy też małą i średnią firmą. Tutaj oddam Państwa w ręce Krzysztofa, czyli czy będziecie podążać tą ścieżką dla mikro, czy też będziecie podążać tą ścieżką dla małych i średnich firm. Zanim Państwo też przejdziecie do składania wniosków, nasza gorąca rekomendacja i prośba. Sprawdźcie wcześniej, czy te dane, które są niezbędne do weryfikacji, które się znajdują w rejestrach publicznych, są faktycznie tymi danymi, które Państwo posiadacie.
Co nas nauczyła tarcza 1.0, to to, że macie Państwo jakieś dane u siebie w firmach, które no niekoniecznie zgadzają się właśnie z tymi danymi w rejestrach publicznych i nieraz trzeba te dane po prostu naprostować. Być może Państwo macie jakąś małą zaległość podatkową, o której nie wiecie. Być może jest jakaś rozbieżność w stanie zatrudnienia. Sprawdźcie to, zanim ten wniosek złożycie. Miejcie Państwo również na uwadze to, czy te informacje, które dostarczyliście do rejestrów publicznych, zostały dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Inaczej mówiąc, jak Państwo dostarczycie informacje do rejestru publicznego w piątek o 23, no to nie składajcie od razu chwilę później tej wniosku do PFR-u. Dajcie też czas, żeby te dane zdążyły się przeprocesować. Przyjęliśmy też w Polskim Funduszu Rozwoju taką zasadę, że gdybyście Państwo oczywiście ten wniosek złożyli i jeszcze te dane nie byłyby uaktualnione, no to przez 7 kolejnych dni będziemy wysyłać zapytanie do odpowiedniej instytucji, do odpowiedniego organu, czy te dane są już aktualne. Więc w takim przypadku po prostu ten Państwa wniosek może być trochę dłużej rozpatrywany. Jeżeli oczywiście Państwo będziecie mieć pewność, no to krok trzeci to już będzie składanie wniosku, a krok czwarty rozliczenie przyznanej Państwu subwencji finansowej. Tyle z mojej strony, oddaję teraz Państwa w ręce Krzysztofa. Krzysztof opowie Państwu o ustaleniu naszego statusu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Patryku. Szanowni Państwo, potwierdzam, że słychać. Dziękuję Ci ślicznie. Patryk przedstawił Państwu ogólne warunki, które musicie spełnić, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja w ogóle mogę starać się o to wsparcie w ramach tarczy 2.0. Ja natomiast pokażę Państwu teraz, którą z dwóch ścieżek w ramach tego programu możecie wybrać i którą pójść. Od czego to zależy? Szanowni Państwo, zależy to od tego, czy z Waszych wyliczeń wychodzi, że jesteście mikrofirmą, czy też wychodzi, że jesteście małą i średnią firmą. Kiedy pójdziecie ścieżką dla mikrofirm? Zwróćcie uwagę. Są dwa parametry brane pod uwagę. Pierwszy to wielkość zatrudnienia. Zatrudnienia badanego na jeden konkretny dzień. Na dzień 31 grudnia 2019. Gdyby na ten dzień nie było u Państwa żadnego pracownika zatrudnionego, no to bierzecie pod uwagę jeszcze jedną dodatkową datę. 31 lipca 2020. Szanowni Państwo, tu będziecie zaraz mieć pytania zapewne, kogo traktować jako pracownika, to za chwileczkę na osobnym slajdzie Państwu przedstawię. Na razie chciałbym powiedzieć o drugim, dodatkowym warunku, który także musi być przez Was uwzględniony. Mam tu na myśli obrót netto za 2019, który nie może przekroczyć wartości 2 miliony euro lub Wasza suma bilansowa za 2019 także nie może przekroczyć wartości 2 milionów euro. Jeżeli jeden z tych dwóch warunków, bo widzicie tutaj łącznik lub, jeżeli jeden z tych dwóch warunków jest poniżej wartości 2 milionów euro, to jak najbardziej ten parametr wielkości obrotu bądź sumy bilansowej spełniacie. Zauważcie, że zarówno wielkość zatrudnienia, jak i również ta skala działalności musi być łącznie w tych parametrach podana, musi być przez Was spełniona. Gdyby się, proszę Państwa, okazało, że macie więcej na 31 grudnia zatrudnionych osób aniżeli 9 pracowników, czyli w każdym przypadku, jeżeli jest więcej niż 9, to już będziecie traktowani jako mała i średnia firma. Natomiast, jak widzicie, parametry dla małej i średniej firmy są następujące. Zatrudnienie na 31 grudnia 2019 między 1 a 249 pracowników. Gdyby na ten dzień nie było żadnego pracownika, a pojawili się później u Państwa, no to możecie zweryfikować datę zatrudnienia na 31 lipca 2020. No i ten drugi parametr, czyli wielkości Państwa działalności. Spójrzcie, że znowu dwa parametry, jeden do wyboru, obrót netto za 2019 nie może przekroczyć wartości 50 milionów euro lub suma bilansowa za 2019 nie może przekroczyć wartości 43 miliony euro. Zatem tak rozumiane spełnienie warunków wskaże, albo pójdę ścieżką dla mikrofirm i będę wnioskował jako mikrofirma, albo idę ścieżką dla małych i średnich firm i wnioskuję jako mało i średnia firma. Teraz, Szanowni Państwo, zauważcie, że ta definicja, którą Patryk przytaczał z artykułu 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców, tutaj do określenia statusu nie ma zastosowania. Ma zastosowanie definicja, którą w statusie, jako określenie statusu została przyjęta w regulaminie na rzecz tego programu. Zatem warto wyjaśnić i wiedzieć,
kogo traktuję jako pracownika na ten wymagany dzień 31 grudnia 2019. Szanowni Państwo, kogo bierzecie pod uwagę? Spójrzcie, bierzecie pod uwagę tylko i wyłącznie, jeszcze raz podkreślę, osoby, które na ten dzień 31 grudnia były u Państwa zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Co ważne, przeliczacie te osoby zatrudnione na pełny wymiar czasu pracy, czyli przeliczacie na etaty, zatem mogą Wam wyjść części ułamkowe. Zwróćcie uwagę Państwo, że tu dla ułatwienia podajemy kody zgłoszeń do ZUS-u. Mówimy o osobach, które są zgłoszone z kodem 0110, 0111, czy 0125, czy 0126. Te osoby przeliczacie właśnie na ten pełny wymiar etatu. Natomiast osoby, bo przecież mogą być osoby współpracujące, zatrudnione na umowach o pracę, mogę żonę zatrudnić jako osobę współpracującą na etat. Czyli proszę Państwa, osoba współpracująca, ale pod warunkiem, że jest związana z Państwa podmiotem umową o pracę, będzie liczona jako jeden pełny etat. Czasami też Państwo pytacie, a co z osobami na urlopach bezpłatnych czy na zwolnieniach lekarskich? Szanowni Państwo, widzicie, że osoby przebywające na urlopie bezpłatnym, na zwolnieniu lekarskim czy na świadczeniu rehabilitacyjnym, oczywiście mówimy o datach 31 grudnia 2019, także są liczone. Także są liczone i przeliczane według tego pełnego etatu. Szanowni Państwo, kogo nie uwzględniacie, nawet jeśli jest na umowie o pracę, nie przeliczacie tych osób, nie odrzucacie w wyliczeniach osoby na urlopie macierzyńskim, na urlopie ojcowskim, czy rodzicielskim, bądź wychowawczym. Zatem mam na 31 grudnia osobę przebywającą na wychowawczym, tej osoby nie liczę. Nie liczę również, proszę Państwa, tych osób, które zgłosiliście z kodem 0120, czyli mamy tutaj młodocianych oraz osoby zatrudnione w celu przygotowania zawodowego. Powtórzę jeszcze raz. Do wyliczenia wielkości potrzebnej Wam do określenia statusu bierzecie tylko i wyłącznie tak rozumianą definicję pracownika, czyli bardzo wąsko. Szanowni Państwo, tutaj kilka dopowiedzeń, bo bardzo często w pytaniach to się pojawiało. Jeżeli prowadziłbym samodzielnie działalność gospodarczą, zarejestrowałem się w CIDG, to sam siebie jako właściciela nie liczę. Tak samo gdybym ze znajomym prowadził spółkę cywilną, obaj mamy swoje działalności gospodarcze, to my jako wspólnicy w spółce cywilnej siebie nie liczymy. Czym innym będzie natomiast wliczanie wspólników, załóżmy, że jestem wspólnikiem w spółce ZO, to jeżeli zatrudniłbym się, ta spółka zatrudniłaby mnie jako wspólnika na umowę o pracę, to ja będę wliczany, czyli będę uwzględniany w wyliczeniach wielkości stanu zatrudnienia. Więc na to Państwu zwracam uwagę, bo to niby detal, a detale kształtują rzeczywistość. Szanowni Państwo, kilka przykładów. Spójrzcie, 31 grudnia, to przypominam jeszcze raz, ta data, na którą sprawdzacie tą wielkość zatrudnienia. Jeżeli na tą datę jako podmiot miałem 16 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a każdą z nich zatrudniałem na pół etatu, no to w przeliczeniu na etaty mam wielkość zatrudnienia 8. Czyli o ile obrót bądź suma bilansowa za 2019 nie przekroczyły mi wartości 2 miliony, będę szedł ścieżką, jestem mikrofirmą. Drugi przykład. Proszę Państwa, na ten 31 dzień grudnia, czyli datę wymaganą, sprawdzam zatrudnienie, mam jedną osobę zatrudnioną na pół etatu albo na mniejszą część etatu. To proszę Państwa, każdą część etatu, nawet poniżej jednego, traktuję, że spełniłem warunek tej jednej osoby zatrudnionej. Oczywiście, o ile ta osoba jest na umowie o pracę. No i tutaj także założenie przyjąłem, że jeden z dwóch parametrów za 2019, czyli obrót bądź sumę bilansową, spełniłem, czyli także pójdę ścieżką dla mikrofirm. Trzeci przykład. Zauważcie, na 31 grudnia nie mam żadnej osoby zatrudnionej, więc badam ten stan na 31 lipca 2020. W tej dacie także nie miałem nikogo na umowach o pracę, chociaż współpracowałem z trzema osobami na zleceniach. Proszę Państwa, to skoro nie mam na te dwie daty żadnej z osób na umowach o pracę, to znaczy nie mam żadnej osoby traktowanej jako pracownik, czyli nie mam i nie mogę wnioskować o wsparcie w ramach tarczy 2.0. Kolejny przykład. Prowadzę działalność, znowu ta sama data, 31 grudnia, zatrudniam wspomnianą żonę. Załóżmy, że zatrudniłem żonę na pół etatu, czy na ćwierć etatu,
jest osobą współpracującą, tyle tylko, że na umowie o pracę, zgłoszona z kodem 0511, czyli ta osoba, pomimo tego, że jest żona współpracująca, ale jest na etacie, to jest traktowana, że warunek zatrudnienia przynajmniej jeden spełniony. Czyli w zależności od tego, jaką mam wielkość skali działalności mojej firmy, pójdę ścieżką mikro albo MŚP, gdyby się okazało, że przekraczam te 2 miliony euro w obu parametrach. Kolejny przykład. Szanowni Państwo, 31 grudnia, 4 osoby na podstawie umowy o pracę. Tak, w pełnym wymiarze, czyli już mam 4 pracowników. Mam kolejne osoby współpracujące, ale jak wiecie, osoby współpracujące na zleceniach nie liczę, tylko biorę pod uwagę osoby na umowach o pracę. A jak widzicie, jeden z parametrów, obrót, mam poniżej 2 milionów euro, a sumę bilansową powyżej. Tam był łącznik lub, czyli jestem mikrofirmą, ponieważ jeden z parametrów, w tym przypadku obrót, jest poniżej 2 milionów euro, czyli mogę iść ścieżką dla mikrofirm. Mogę iść ścieżką dla mikrofirm, ponieważ moje wielkość zatrudnienia również jest poniżej granicy 9 etatów. No i dwa przykłady wykluczające z mikrofirm. Na 31 grudnia mam 3 osoby na umowach o pracę, czyli wielkość zatrudnienia 3, 2 osoby współpracujące, których nie liczę na zleceniach, ale zobaczcie, że wielkość obrotów, jak i suma bilansowa przekracza mi wartość 2 milionów euro. Czyli już z tego samego powodu, z tego powodu tej wielkości działalności, będę zaklasyfikowany i pójdę ścieżką jako MŚP, czyli mała i średnia firma. Szanowni Państwo, ostatni przykład. Na 31 grudnia mam wyższe zatrudnienie po przeliczeniu osób na umowach o pracę aniżeli 9, bo mam 9,2, 9,2, czyli już bez względu na wielkość skali działalności, ja już będę wiedział, że mam aplikować jako mała i średnia firma. Mam nadzieję, że te przykłady sporo Państwu rozjaśniają. Celowo je tu Państwu włączyliśmy, żebyście Państwo na przykładach widzieli to, co tłumaczymy. Proszę Państwa, jeszcze jeden wyjątek względem tarczy 1.0. Otóż dopuszczono do wnioskowania jako ścieżką dla małych i średnich firm dużego przedsiębiorcę, ale takiego, którego przynajmniej, co najmniej 1/4 praw w głosach, głosu albo w kapitale zakładowym kontrolowana jest przez, proszę Państwa, podmiot publiczny, czyli samorządowy albo administracji państwowej. Czyli na przykład spółki komunalne, tak, które są kontrolowane przez samorząd. Proszę Państwa, mogą także starać się o pomoc właśnie w ramach tarczy 2.0, o ile zostanie spełniony warunek, że nie są mikrofirmą, nie korzystają ze wsparcia dla dużych podmiotów. No i jeszcze jeden parametr, że samodzielnie ten podmiot, ten, który jest zależny od administracji państwa bądź samorządu, samodzielnie ten podmiot nie ma wielkości zatrudnienia przekraczającej 249 pracowników, a obrót nie przekracza 50 milionów euro, natomiast suma bilansowa nie jest wyższa niż 43 miliony euro. Zatem zwróćcie uwagę, także spółki komunalne mogą o subwencję się tutaj starać. Szanowni Państwo, bardzo ważna uwaga, często telefony odbieram, pytają mnie przedsiębiorcy, czy ja na pewno mogę, ponieważ mam te parametry, dostać tą subwencję jako mikro. Proszę Państwa, musicie zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Powinniście sami sprawdzić, czy zgodnie z załącznikiem pierwszym, tym, który tutaj w tej chwili Państwu wskaźnikiem wskazuje, sygnatura 651/2014, sprawdźcie w Google'ach, wciągnijcie sobie, pobierzcie sobie ten dokument i sprawdźcie, czy Państwo podmiot jest w rozumieniu przepisów unijnych podmiotem samodzielnym, czy też występujecie w ramach powiązań, bo być może Wasz podmiot jest powiązany z innym podmiotem albo przez osobę właściciela jesteście powiązani z innym podmiotem. Może też jesteście w ramach podmiotów powiązanych, bo wówczas macie obowiązek doliczyć, w zależności od tego, czy jesteście podmiotem powiązanym czy partnerskim, macie obowiązek doliczyć odpowiedni procent wielkości zatrudnienia, jak i również tej skali działalności do swoich wyliczeń na 31 grudnia i wówczas sprawdzić, czy ja po tym doliczeniu mam więcej, czy też mniej tej wielkości obrotu lub sumy bilansowej i wielkości zatrudnienia i czy mogę pójść ścieżką dla mikro, czy też już muszę pójść dla małych i średnich firm. A być może jest tak, że poprzez to doliczenie, bo jesteście powiązani na przykład w ramach grupy kapitałowej, już przekraczacie
progi przewidziane dla wsparcia dla małych i średnich firm. Więc musicie to Państwo sprawdzić. Sprawdzić musicie jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, tarcza 2.0 jest traktowana jako pomoc publiczna, czyli jest zatwierdzona przez Komisję Europejską, zatem tutaj inne też regulacje w kontekście wsparcia muszą mieć zastosowanie. Takim dokumentem, który widzicie w tej chwili, tutaj wskaźnikiem Państwu zaznaczam, także do wyszukania w Google'ach, jest dokument, który nazywa się Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii. Proszę Państwa, sekcja 3.1 to sekcja do sprawdzenia przez mikrofirmy. Sekcja 3.12 do sprawdzenia przez małe i średnie firmy. Tam bowiem mowa jest o maksymalnych progach pomocy, którą może dany podmiot, w zależności od też w jakiej sferze rynku działa, o jaką pomoc publiczną może się ubiegać. Zatem jeszcze raz podpowiadam, skopiujcie sobie, czy zapiszcie sobie tą sygnaturę, wyszukajcie w Google'ach. Te dokumenty są za darmo do pobrania z Google, więc bez problemu je znajdziecie. Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o określanie, to zrobicie sami, czy pójdziecie ścieżką dla mikro, czy pójdziecie ścieżką dla małych i średnich firm. Teraz oddam głos koledze i Patryk przedstawi Państwu, o i jaką wielkość subwencji mogą mikrofirmy się starać, jakie są zasady wydawania tej subwencji, jak to wygląda od strony rozliczenia. Patryku, wracam, głos oddaję do Ciebie. Bardzo dziękuję, potwierdź, czy mnie słychać. Słychać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mikrofirma. Kwota subwencji, jaką może otrzymać mikrofirma, będzie iloczynnem dwóch czynników. Po pierwsze, sumy naszych pracowników na dzień 30 września 2020 roku. Przy czym nigdy subwencja nie będzie przyznana na więcej niż 9 etatów. Te dane będą zaczerpywane z ZUS RCA. Zwracam Państwa uwagę na to, że tutaj będziemy się posługiwać już szeroką definicją pracownika. Inną definicją niż ta, którą mieliśmy na potrzeby ustalenia naszego statusu. Na potrzeby przyznania Państwu kwoty subwencji ta definicja będzie rozszerzona. Za chwilę Państwu oczywiście tą definicję pokażę. Tą liczbę naszych pracowników będziemy mnożyć przez wysokość progu, w jakim się znajdziemy. Jeżeli ten nasz spadek obrotów będzie od 30 do 60%, będziemy w pierwszym progu i będziemy tą liczbę naszych pracowników mnożyć przez 18 tysięcy. Jeżeli będzie wynosił 60% lub też więcej, wówczas będziemy mnożyć tą liczbę naszych pracowników razy 36 tysięcy. W zależności od tego, w którym progu jesteśmy, mnożymy i wychodzi nam kwota subwencji, jaką możemy otrzymać jako mikrofirma. Zobaczcie Państwo, że mnożąc 9 razy, czyli maksymalna liczba pracowników, osób, na którą możemy otrzymać subwencję razy 36 tysięcy, maksymalna kwota subwencji, jaką możemy otrzymać jako mikrofirma, to jest 324 tysiące złotych. Kogo będziemy uważać za pracownika, za osobę zatrudnioną, czyli ta szeroka definicja pracownika osoby zatrudnionej? Pracownika, za pracownika będziemy uważać osobę, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z odpowiednim kodem 0110, 0111, 0125, 0126. Osoby zgłoszone z tymi kodami przeliczamy na pełny wymiar czasu pracy. Osoba zgłoszona z kodem 0511 też będzie uznawana za pracownika, czyli to jest osoba współpracująca, z tym, że osobę współpracującą zawsze liczymy, traktujemy jako jeden etat. Za pracowników również będziemy uważać osoby, które przebywają na urlopach bezpłatnych, na zwolnieniach lekarskich czy świadczeniach rehabilitacyjnych. Jako jeden etat są również liczone osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopach ojcowskich, rodzicielskich czy też wychowawczych. Bez względu na to, czy przed przejściem na urlop ta osoba pracowała na część etatu czy na cały, jak już na dzień 30 września 2020 roku jest na tym urlopie, to liczymy ją jako jeden etat. Za pracownika, osobę zatrudnioną, czyli osoba, za którą możemy wziąć subwencję finansową, będziemy również uważać osoby, które współpracują z nami niezależnie od formy prawnej, czyli w szczególności te osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Warunek jest taki, za te osoby przedsiębiorca musi odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, oczywiście na dzień ustalenia naszego statusu. Zgodne oczywiście. Te osoby muszą być zgłoszone z odpowiednimi kodami do ubezpieczeń społecznych. Państwo macie tutaj te kody wskazane, zaznaczę teraz Państwu tutaj tym zielonym kołem. Warunek też jest taki, że te osoby również zawsze liczymy jako jeden etat. Bez względu na to, czy ta osoba na zleceniu zgłoszona z tym kodem do ubezpieczeń społecznych pracowała u nas jedną godzinę w miesiącu, czy tych godzin pracowała 160, liczymy taką osobę jako jeden etat.
Czyli pamiętajcie Państwo o tym, że na potrzeby ustalenia naszego statusu to jest ta szeroka na potrzeby ustalenia kwoty subwencji to jest ta szeroka definicja, na potrzeby ustalenia naszego statusu to jest ta wąska, to jest wąska definicja, więc tutaj mamy rozbieżność pomiędzy tymi definicjami. W jaki sposób tą kwotę będziemy mogli obliczyć i jaka jest maksymalna wysokość tej kwoty? Mówiłem Państwu o tych dwóch progach w przypadku mikrofirm. Spadek obrotów od 30 do 59,9 to jest ten pierwszy etat, pierwszy próg, czyli to jest 18 tysięcy złotych na pracownika, czyli właściwie pracownika rozumianego jako etat. Drugi próg, 36 tysięcy złotych na pracownika rozumianego jako etat. Spadek obrotów od 60% w górę. Maksymalna kwota subwencji, jaką możemy otrzymać jako mikrofirma, 324 tysiące złotych. Maksymalna kwota finansowania na pracownika zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 30 września 2020 roku to jest 36 tysięcy złotych. Maksymalna kwota finansowania, jaką możemy otrzymać na jednego pracownika, starczy 1.0 plus starczy 2.0, jeżeli byliśmy beneficjentami, również starczy 1.0. Pracownika oczywiście według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 roku to jest 72 tysiące złotych. Czyli można powiedzieć, że dwukrotnie mogliśmy to wsparcie otrzymać na pracownika w kwocie 36 tysięcy złotych. Gdyby była taka sytuacja, że oczywiście zatrudniacie Państwo kogoś na tylko jednego pracownika i to jest jakaś część etatu, załóżmy na pół etatu, no to wartość subwencji jest obliczana wysokość progu, czyli na przykład 18 tysięcy złotych razy wysokość tego etatu, przykładowo pół etatu, kwota subwencji, jaką otrzymamy, to jest 9 tysięcy złotych. Oczywiście też jak po wyliczeniu wyjdziecie Państwo, że zatrudniacie 7,25 etatów, no to 7,25 będziemy mnożyć razy wysokość progu. W przypadku mikrofirm akurat ten sposób obliczenia subwencji jest bardzo prosty. Podobnie zresztą będzie wyglądać rozliczenie subwencji. Żeby ta subwencja została Państwu umorzona, będziecie musieli spełnić dwa bardzo proste warunki. Utrzymać działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 roku, to znaczy, że musicie Państwo tę działalność utrzymać, nie będziecie Państwo mogli tej działalności zawiesić, nie będziecie mogli wejść w stan likwidacji, upadłości lub też restrukturyzacji. Dodatkowo będziecie Państwo musieli utrzymać średnie zatrudnienie w roku 2021, w porównaniu do średniego zatrudnienia w roku 2020. Dobra wiadomość jest taka, że po spełnieniu tych dwóch przesłanek 100% tej subwencji, jaką otrzymaliśmy, zostanie nam umorzone. Rozliczenia tej subwencji będzie dokonywał automatycznie Polski Fundusz Rozwoju do 30 kwietnia 2022 roku. Gdyby była, Szanowni Państwa, taka sytuacja, że kwota subwencji jako Państwo, inaczej, we wrześniu na przykład 30 września 2020 roku zatrudnialiście Państwo, dajmy na to 17 osób, prawda, mieszczących się w tej definicji pracownika osoby zatrudnionej. Pamiętamy oczywiście, że maksymalnie tą subwencję możemy wziąć na 9 osób zatrudnionych, czyli na te 9 etatów, no i faktycznie wtedy tą subwencję bierzemy na 9, no to musimy utrzymać to średnie zatrudnienie przynajmniej w tej ilości 9 osób. Jak to będzie wyglądać na liczbach? Średnie zatrudnienie przykładowo w roku 2020 to jest 9 osób. Kwota subwencji, jaką przykładowo ta nasza mikrofirma wzięła, to jest 324 tysiące złotych, czyli 9 razy 36 tysięcy złotych. Średnie zatrudnienie w roku 2021, jeżeli zostało utrzymane, czyli nie było redukcji zatrudnienia, no to umorzona jest cała kwota, czyli 324 tysiące złotych, nic nie trzeba zwracać. Gdyby ta redukcja zatrudnienia była, wynosiła powiedzmy jedną osobę, procentowo byłoby to 11,1%, no to umorzone zostałoby 288 tysięcy, kwota do zwrotu to jest 36 tysięcy złotych. Zobaczcie Państwo, że mechanizm tutaj wygląda tak, że redukcja zatrudnienia o jedną osobę w tym modelu wypada tak, że akurat zwracamy sobie dokładnie tyle, ile na tą jedną osobę wzięliśmy subwencję. Redukcja o dwie, no to automatycznie tyle, ile wzięliśmy na dwie osoby, trzy, cztery i tak dalej. Więc tutaj akurat w przypadku mikrofirm te zasady są niezwykle czytelne. I to, o czym Państwu mówiłem, w tej sytuacji, gdyby to średnioroczne zatrudnienie tej mikrofirmy w roku 2020 różniło się od tej liczby osób zatrudnionych, na które Państwo wzięliście subwencję finansową, no to przyjmuje się, że to średnie zatrudnienie właśnie za rok 2020 będzie odpowiadać tej liczbie osób zatrudnionych, na które została Państwu przyznana subwencja finansowa. I jeszcze jeden bardzo ważny warunek.
Warunek tego utrzymania tego średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniego zatrudnienia w roku 2020 będzie się uważać za niespełniony w tej sytuacji, gdyby mikrofirma zmieniła podstawę zatrudnienia w stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% osób zatrudnionych. Czyli nie może być takiej sytuacji, że mieliście Państwo za przykładowo zatrudnionych 9 osób na podstawie umowy o pracę i nagle ta sytuacja się zmieni, że będziecie mieć Państwo zatrudnionych 3 lub też więcej osoby, te z tych 9 osób 3 lub też więcej przejdą na podstawę, na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Czyli jakby tutaj musimy też pamiętać o tym, żeby jednak też utrzymać strukturę tego naszego zatrudnienia względem naszych umów. Pamiętajmy też o tym, że oczywiście nie musimy zatrudniać cały czas tych samych osób z imienia i nazwiska. PFR tutaj będą interesować akurat liczby. Ważne, żebyśmy utrzymali też ilość tych osób zatrudnionych. Na co te środki będziemy mogli wydać jako mikrofirma? Dozwolone jest wydatkowanie tych środków pochodzących z subwencji finansowych, finansujących koszty, które w szczególności można opisać jako wynagrodzenia pracowników, zakup towarów i materiałów, zakup usług obcych, wszelką obsługę bieżącego finansowania zewnętrznego, koszty najmu, jakie Państwo ponosicie, koszty wszelkich należności publiczno-prawnych, czy też koszty amortyzacji sprzętu oraz innych środków trwałych, które są niezbędne do prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej. Regulamin będzie również wymieniał szczegółowo, na co Państwo tych środków nie możecie przeznaczyć. I tak zabronione jest dokonywanie świadczeń wypłaconych pracownikowi uznaniowo oraz innych, które są wymienione w regulaminie programu. Nie wolno Państwu również dokonywać transferu pod jakimkolwiek tytułem prawnym, transferu oczywiście tych środków pochodzących z programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym na rzecz właścicieli lub też podmiotów, które są powiązane z beneficjentem. Nie wolno również przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów. Nie wolno również finansować z tych środków pochodzących z tarczy transakcji nabycia, czyli też przejęcia, w sposób bezpośredni lub też pośredni, całości albo też części innego przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, nie wolno Państwu wykorzystać złej sytuacji innego przedsiębiorstwa, żeby za pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju, z tej tarczy 2.0 to przedsiębiorstwo przejąć. Tyle jeżeli chodzi o mikrofirmy. Teraz oddaję głos Krzysztofowi. Krzysztof opowie Państwu o subwencji finansowej dla małej i średniej firmy. Bardzo dziękuję. Krzysztof, oddaję Ci głos. Dziękuję Państwu. Dziękuję Patryku. Słychać mnie? Jak najbardziej, potwierdzam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz poproszę o uwagę tych z Państwa, którzy już wiedzą, że są małą i średnią firmą albo podejrzewają, że będą aplikować właśnie ścieżką dla małych i średnich firm. Jakie są zasady rządzące tarczą 2.0 dla małych i średnich firm? Szanowni Państwo, tak naprawdę potrzebne są Wam cztery parametry. Cztery parametry, by określić, czy i w jakiej wysokości mogą otrzymać subwencję. Pierwszym z tych parametrów jest to, że ten spadek przynajmniej 30% obrotów weryfikujecie na konkretny okres. Bierzecie tu pod uwagę, ja tutaj podaję szeroki okres, bo listopad 2020 do marca 2021, ale to Wy, za chwileczkę pokażę to w slajdach, będziecie decydować, na który wężej rozumiany okres będziecie o subwencję wnioskować. Za chwileczkę to wyjaśnię. Drugim parametrem, który jest Wam potrzebny, to określenie, policzenie przez Państwa samodzielnie, jako podmioty, wielkości kosztów stałych. I teraz uwaga, te koszty stałe, to pojęcie, które znacie Państwo z ustawy rachunkowości, to nie są koszty stałe i koszty zmienne. Dla jasności, spójrzcie, że tutaj definicja użyta kosztów stałych jest konkretną definicją wykazaną w regulaminie. Za chwileczkę też pokażę Państwu slajd, żebyście zobaczyli, czym są tak zwane koszty stałe określone dla małych i średnich firm. Trzecim parametrem, który będzie dla Was potrzebnym, to jest wielkość zatrudnienia na konkretny dzień, na 30 września 2020. No i czwartym parametrem to ci z Państwa, którzy wnioskowali i otrzymali wsparcie w ramach tarczy 1.0, będziecie tą przyznaną Państwu wartość także uwzględniali przy wyliczeniach dla tarczy 2.0. Zatem cztery parametry, które są Państwu niezbędne do tego, by można było obliczyć kwotę subwencji, a następnie w następnych krokach ją wydatkować i rozliczać. Szanowni Państwo, zacznijmy może od tego spadku obrotów. Jak widzicie Państwo, są dwa
dwa okresy, które możecie łącznie traktować, że na oba okresy chcecie wziąć subwencję, ale możecie wybrać sobie jeden z dwóch okresów, bowiem dopuszczalne jest otrzymanie subwencji na okres, i tu uwaga, porównujecie listopad, grudzień 2020 względem listopada, grudnia 2019. I o ile macie przynajmniej 30% spadek obrotów, to wówczas możecie wnioskować o subwencję na ten okres listopad, grudzień 2020. Gdyby natomiast, proszę Państwa, z Waszych prognoz, z Waszych szacunków, estymacji na przyszły okres, czyli styczeń, marzec 2021, po porównaniu ze styczniem, marcem 2019, również Wasze prognozy, czyli te szacunki wskazywałyby na to, że będziecie także i za ten okres stycznia, marca 2021 mieli 30% przynajmniej spadki obrotów względem stycznia, marca 2019, to także i za ten okres właśnie tego stycznia, marca 2021 możecie aplikować o przyznanie subwencji na ten okres. Zatem to przedsiębiorca decyduje, za jaki okres chciałby otrzymać wsparcie z PFR-u. Czy na okres listopad, grudzień 2020, czy na okres styczeń, marzec 2021. Przypominam, możecie na dwa okresy albo na jeden wybrany z Państwa. Ten lub ten. Szanowni Państwo, czyli spójrzcie, tu przykład. Gdybym już z danych rzeczywistych, które już są w Państwa posiadaniu, porównuję łącznie wartości listopada, grudnia 2020 i porównuję to względem listopad, grudzień łącznie 2019, wychodzi mi, że mam przynajmniej, jak widzicie w przykładzie, 35% spadek, wystarczy, że mam przynajmniej 30%. Policzę, jeżeli policzę sobie jako przedsiębiorca wartość tych kosztów stałych, przypominam, z definicji, która jest zamieszczona w regulaminie tarczy 2.0, jeżeli wychodzą mi koszty na poziomie miliona, to mogę o subwencję starać się o pokrycie tych 70% z tych miliona kosztów, które wyliczyłem, czyli 700 tysięcy. Jeżeli chcę zwiększyć wartość subwencji, jeżeli chcę otrzymać subwencję na okres styczeń-marzec 2021, no to tak jak powiedziałem, porównuję styczeń-marzec 2021 względem stycznia-marca 2019, czyli prognoza względem wartości rzeczywistych, i jeżeli prognozuję, że mam spadki przynajmniej 30%, w przykładzie widzicie 40%, no to znowu liczę wartość tych kosztów stałych zgodnie z definicją, która jest w regulaminie. Jeżeli wychodzi mi ta wartość kosztów stałych 1 700 000 za okres styczeń-marzec 2021, to mogę o 70% tych wyliczonych kosztów stałych starać się pokrycie otrzymaniem subwencji, czyli 1 190 000. Zatem zobaczcie Państwo, wnioskując na oba okresy jako mała i średnia firma, mogę zawnioskować o 700 tysięcy subwencji na okres listopad-grudzień oraz prognozowane 70% moich kosztów stałych na poziomie 1 190 000, czyli łącznie maksymalny próg, do którego mógłbym ubiegać się o subwencję, to 1 890 000, które stanowi 70% kosztów stałych z tych obu okresów, które wziąłem. Szanowni Państwo, teraz ta definicja. Ja ją tutaj przytaczam z regulaminu, czym bowiem są te koszty stałe, której nazwa się pojawiają. Proszę Państwa, faktyczną stratą brutto, czyli Państwa wynikiem przed opodatkowaniem, czyli strata brutto przed opodatkowaniem. Zatem macie Państwo samodzielnie policzyć Państwa zysk bądź straty z działalności operacyjnej. Bierzecie pod uwagę także przychody i koszty finansowe, tak, za dany okres. Możecie brać albo od listopad, grudzień łącznie, albo za tamten drugi okres, a jeśli w obu okresach się staracie, no to bierzecie łącznie listopad, marzec, którą Państwo wykażecie w rachunku zysków i strat bądź innych dokumentach sprawozdawczych, na przykład w książce przychodów i rozchodów. Natomiast proszę pamiętać, że od tej straty brutto macie odjąć, nie wolno Państwu, to znaczy tak, nie możecie uwzględniać, proszę Państwa, aktualizacji rezerw, tak, czyli nie możecie przeszacowań, odpisów aktualizacyjnych uwzględniać w ramach wyliczania straty brutto. Także, proszę zauważcie Państwo, że pomoc publiczna,
także ta przyznana, jak i również ta, która będzie dopiero Państwu przyznana, o którą się staracie, także nie może, także musi być wyłączona z wnioskowania o subwencję. Zatem warto pobrać sobie regulamin, przeczytać uważnie, czym są koszty stałe. Przypomnę jeszcze raz, to jest strata brutto danego podmiotu przed opodatkowaniem. I na tej podstawie policzyć samodzielnie wartość kosztów za listopad, grudzień łącznie, a drugi okres styczeń, marzec, czyli wasze prognozy i na tej podstawie określić 70% wartości tych kosztów, o które możecie się ubiegać. Szanowni Państwo, kilka doprecyzowań. Zauważcie, że maksymalna kwota wsparcia w ramach tarczy 2.0 nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych. Natomiast, jak powiedziałem, macie Państwo jeszcze uwzględnić parametr wielkości zatrudnienia na konkretny dzień, bo 30 września 2020. I jeżeli będziecie już znali tą wielkość zatrudnienia, za chwileczkę pokażę, kogo jak liczyć, to zauważcie, że nie możecie przekroczyć kwoty 72 tysiące na etat. Czyli wasza wartość subwencji też zależy od tej wielkości zatrudnienia wykazanej w dacie 30 września. Gdyby się natomiast okazało, że Państwo wnioskowaliście z tarczy 1.0 i dostaliście tam subwencję i wnioskujecie o wsparcie w ramach tarczy 2.0, to maksymalne wsparcie w przeliczeniu na jeden etat z obu tarcz względem wielkości zatrudnienia na 30 września nie może przekroczyć wartości 144 tysiące na pracownika. Zatem chciałbym Państwu pokazać to może, najpierw wyjaśnię, o co chodzi z definicją pracownika, czyli szacowaniem wielkości zatrudnienia, a potem pokażę kilka przykładów. Kogo liczę pod uwagę na tą wielkość zatrudnienia na 30 września? Proszę Państwa, podobnie jak w mikrofirmach, mamy tą szeroką definicję pracownika. Czyli bierzecie, sumujecie osoby, które zatrudniacie na umowę o pracę w przeliczeniu na etat. No oczywiście urlopy bezpłatne, zwolnienia lekarskie czy świadczenia rehabilitacyjne liczycie. Czyli te osoby na kodach 0110, 0111, 0125 czy 0126 przeliczacie na etaty. Natomiast osoby współpracujące na umowach o pracę już liczycie jako jeden pełny etat. Natomiast to, co było wyłączone, tutaj jest wliczane, mam tu na myśli urlopy macierzyńskie, wychowawcze, ojcowskie, rodzicielskie. Także będziecie Państwo tych pracowników, o ile na 30 września przybywali na którymś z tych urlopów, będziecie brać ich pod uwagę i liczycie zawsze te osoby jako jeden pełny etat. I to bez względu na to, czy osoba, która 30 września jest na macierzyńskim, była wcześniej zatrudniona na którąś część etatu. Pamiętajcie, jeden pełny etat. Do tego, do tych wartości wyliczanych właśnie ze stosunku pracy doliczacie, czyli sumujecie z wielkością zatrudnienia osób współpracujących z Wami. Czy to mogą być umowy, zlecenie, czy też inne kody, które Państwo zgłaszaliście dla osób z Wami współpracującymi. Kody od 0411, czyli zlecenie, po chociażby kod dla osób młodocianych czy współpracujących na bazie umowy o przygotowanie zawodowe, czy też osoby współpracujące z Wami, czyli części rodzin chociażby. Szanowni Państwo, ważne jest to, że na 30 września za daną osobę byliście Państwo obowiązkowo, znaczy byliście Państwo zobowiązani do odprowadzania składek za te umowy wynikające z tych tytułów. Czyli musiałem na 30 września mieć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę, którą zgłosiłem z kodem 0511. I pamiętajcie, że osoby, wszystkie osoby współpracujące, wszystkie po prawej stronie, które widzicie z tymi kodami, zawsze liczycie jako jeden pełny etat. Przypominam, data 30 września 2020. I ta wyliczona przez Państwa wielkość zatrudnienia będzie Wam potrzebna właśnie do tego, by określać, do jakiego poziomu wsparcia możecie pójść. Bowiem, jeżeli policzyliście sobie te koszty stałe i wyszło Wam, że 70% tej wartości to 1 890 000, a wielkość zatrudnienia na 30 września to 25 etatów, mogą tu wyjść części po przecinku,
to jeszcze bierzecie, liczycie czwarty parametr, czyli sprawdzacie, jaką kwotę subwencji dostaliście w ramach tarczy 1.0. Ja w przykładzie użyłem, że dostaliście 2 miliony. Zatem, proszę Państwa, o jaką subwencję mogę się starać? Biorę ją przede wszystkim wielkość zatrudnienia z 30 września, czyli te 25 osób. Przeliczam, skoro dostałem wsparcie w ramach tarczy 1.0, przeliczam po maksymalnym wsparciu dla tarczy 2.0, przeliczeniu na etat. Jeżeli brałem subwencję 1.0 i biorę subwencję 2.0, biorę wartość 144 tysiące. Czyli mnożę 25 etatów razy 144 tysiące i wychodzi mi pewien poziom. W tym momencie 3600. Ale mam obowiązek odliczyć subwencję, którą dostałem, czyli w tym przypadku subwencję starczy 1.0, te 2 miliony, czyli maksymalny próg, który mogę ubiegać się o subwencję w ramach tarczy 2.0, to 1 600 000. Szanowni Państwo, 1 600 000 to jest maks, który mogę ubiegać się o subwencję w ramach tarczy 2.0. Dla tego przykładu oczywiście. Weźmy, proszę Państwa, kolejny przykład. Nie zmieniam parametru kosztów, nie zmieniam wielkości zatrudnienia, ale zmieniłem fakt, że nie dostaliście czy nie wnioskowaliście o tarczę 1.0. Zatem biorę wielkość zatrudnienia, czyli 25 etatów z 30 września, mnożę razy ten parametr 72 tysiące na etat, jaki mogę dostać, ubiegając się o tarczę 2.0, czyli mnożąc 25 razy 72 tysiące, dostaję próg 1 800 000. Czyli zobaczcie Państwo, mogę zatem ubiegać się w tym przykładzie o wsparcie w wysokości 1 800 000. To jest maksymalny próg, o który mogę się ubiegać. Kolejny przykład. Zmienię parametr, tym razem wielkości zatrudnienia. Nie 25, a 30 osób. Jak widzicie, nie starałem się o subwencję 1.0, czyli mnożę moje 30 etatów z 30 września razy 72 tysiące, czyli maksymalne wsparcie na etat w ramach tarczy 2.0. Po przemnożeniu 30 etatów razy te 72 tysiące wychodzi mi wynik 2 160 000, czyli o taki próg teoretycznie mógłbym się ubiegać, ale proszę pamiętać, że ogranicza mnie próg nie więcej niż 70% kosztów stałych, a to wyliczaliśmy na poziom 1 890 000. Czyli proszę Państwa, progiem, którym mogę ubiegać się o wsparcie, będzie 1 890 000. To warto wiedzieć. Proszę Państwa, natomiast samo rozliczanie. Tu będzie inaczej, aniżeli w przypadku mikrofirm, ponieważ rozliczacie się samodzielnie, a nie PFR Was rozlicza, jak w przypadku mikrofirm. Zauważcie, że i tu dobra wiadomość. Całkowicie możecie umorzyć przyznaną Wam subwencję, czyli 100% nie będziecie musieli oddawać, jeżeli spełnicie dwa warunki. Pierwszym warunkiem jest to, że utrzymacie swoją działalność aktywną od dnia przyznania subwencji do dnia 31 grudnia 2021. Czyli nie możecie pójść w zawieszenie, likwidację, upadłość ani restrukturyzację. Drugim parametrem, łącznie istotnym, żeby dostać pełne umorzenie, jest to, że rozliczycie się z nadwyżki udzielonej subwencji. Proszę Państwa, o co chodzi z tą nadwyżką i rozliczeniem? Otóż, kiedy wnioskujecie o subwencję, robicie prognozy na ten okres styczeń-marzec 2021, czyli nie znacie jeszcze rzeczywistych kosztów stałych. Kiedy już dostaniecie subwencję, będziecie ją wydawać, proszę Państwa, pojawią się Wam rzeczywiste koszty, czyli będziecie musieli zweryfikować, czy Wasze prognozy odnośnie tego okresu styczeń-marzec, jeżeli o takowe subwencje za ten okres staraliście się, czy faktycznie znajdują pokrycie w rzeczywistych kosztach. Zatem macie Państwo samodzielnie zweryfikować, policzyć rzeczywiste koszty stałe i dokonać rozliczenia się z PFR-em z nadwyżki względem tych rzeczywistych wartości. Rozliczenie robicie przez kanał ten bankowy, gdzie staraliście się o subwencję. Możecie to zrobić już po 31 października 2021, nie później niż do końca stycznia 2022. I teraz bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, czerwonym flamastrem, na żółtą kartkę, nad monitor, na tablicę korkową, jakkolwiek byście nie zapomnieli. Brak rozliczenia tej nadwyżki finansowej, proszę Państwa, w terminie wskazanym, czyli między 31 października, a nie później niż 31 stycznia 2022, jeżeli zapomnicie, nie złożycie takiego rozliczenia tej nadwyżki, upoważnia PFR do
jednostronnego wypowiedzenia państwu umowy, co zaskutkuje obowiązkiem zwrotu całej subwencji. Całej subwencji, która państwu została przyznana. Dlatego wszystkim państwa księgowym proponuję kartka nad monitor, nie zapomnieć, że 31 października od tej daty, nie później niż do 31 grudnia, trzeba się rozliczyć z nadwyżki tej subwencji, której państwo otrzymaliście względem kosztów rzeczywistych, które sobie już będziecie mogli wyliczyć na podstawie danych rzeczywistych. Szanowni państwo, pokażę teraz ten przykład związany właśnie z tym szacowaniem, a potem rzeczywistymi wartościami. Jeżeli na etapie wnioskowania wnioskowałem o wsparcie subwencją w obu okresach, przypomnę jeszcze raz, mogę w jednym albo w drugim, albo w obu okresach wnioskować o wsparcie, to jeżeli te dane wartości już znam, ale te wartości styczeń, marzec 2021, przypominam, prognozuję. Zatem proszę państwa, jeżeli ja we swoich prognozach, w swoich wyliczeniach szacowałem, że będę miał 40% spadki i policzyłem sobie koszty stałe, określałem je, szacowałem na poziomie 1 700 000, czyli zawnioskowałem o ten 1 190 000, bo ten maksymalny próg 70% kosztów stałych, to przychodzi ten etap weryfikacji u was. Czyli spójrzcie państwo, kiedy już poznacie na etapie po kwietniu, poznacie już faktyczne wartości tych rzeczywistych kosztów stałych i okaże się, że z waszych wyliczeń łączny okres styczeń, marca 2021 był spadkiem obrotów o 31% względem stycznia, marca 2019, a nie 40%. I wartość kosztów stałych, zgodnie z tą definicją, macie na poziomie 900 tysięcy, a nie 1 700 000, to bierzecie pod uwagę te 900 tysięcy do obliczeń. I wówczas sprawdzacie, jaki jest 70% tej wartości z tych kosztów stałych, czyli 630 tysięcy. I tą wielkość bierzecie pod uwagę do rozliczania się z PFR-em za ten okres. Czyli gdybym wnioskował o wsparcie w obu okresach, w pierwszym okresie na 700 tysięcy, w drugim okresie na ten 1 190 000, to ja przy rozliczeniu podaję, że rzeczywiste koszty za drugi okres mam 630 tysięcy. Czyli kwotą do rozliczenia będę miał wartość 1 330 000, a nie 1 890 000, która wychodziła mi z prognoz. Zatem zobaczcie państwo przykłady. Pokazywałem trzy, więc też się do nich odniosę. Jeżeli zawnioskowałem o 1 600 000, a rzeczywiste koszty w obu okresach mam na poziomie 1 330 000, no to zwracam do PFR-u nadwyżkę, czyli 270 tysięcy. W drugim przykładzie wnioskowałem o 1 800 000. Gdyby z wyliczeń rzeczywistych wychodziła mi wartość, że mogłem wnioskować o 1 330 000, no to do zwrotu mam 470 tysięcy. Natomiast, proszę państwa, w trzecim przykładzie, gdzie wnioskowałem o maksymalny 1 890 000, do rozliczenia faktycznie będę mieć 1 330 000, to mam wyższą kwotę do zwrotu, bo 560 tysięcy. No i ostatni przykład, który chciałbym państwu pokazać, to sytuacja, w której wasze prognozy były zaniżone. Z rzeczywistych spadków wyszło wam i wartości kosztów wyszło wam, że macie głębsze spadki, większe koszty. Zatem, proszę państwa, gdyby wyszło wam na etapie rozliczeń, że macie 2 miliony faktycznych tych kosztów, których chcielibyście uwzględniać, to pamiętajcie, że ogranicza was wartość przyznanej subwencji. Czyli 1 890 000, którą wam przyznano, to jest maksymalny próg kwoty, którą możecie rozliczać. Czyli nie możecie występować do PFR-u o dodatkowe środki, które byłyby niejako rekompensatą zwiększonych kosztów po państwa stronie. Szanowni państwo, na co można wydawać? Na to, co nie jest zabronione w regulaminie. Dozwolone jest, to jest pomoc operacyjna, czyli to wy decydujecie, na jakie wydatki będziecie tą subwencję używać. Zauważcie, że możecie używać jak najbardziej na finansowanie wynagrodzeń pracowników zasadniczych, zakup towarów czy materiałów, usług obcych, także bieżące finansowanie zewnętrzne, najem bądź inne umowy, które dotyczą państwa nieruchomości, którą wykorzystujecie w swojej prowadzonej działalności. Wszelkie należności publiczno-prawnej, te bieżące, jak i również te, których nie zapłaciliście, które macie z odsetkami. Także możecie pokrywać amortyzację
sprzętu bądź innych środków, które są u Państwa w ewidencji środków trwałych. Tak? Szanowni Państwo, myślę, że istotnym jest to, czego nie możecie. Zauważcie, nie wolno dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz pracowników, nieważne czy na umowach o pracę, czy na innych umowach, które są uznawane jako uznaniowe, czyli żadne udziały w zyskach, żadne premie, żadne odprawy. Proszę Państwa, wynagrodzenia zasadnicze, jak najbardziej tak. Spójrzcie do regulaminu, powiem, bowiem tam jest doprecyzowanie. Nie możecie także wykorzystywać przyznanej subwencji na to, żeby te środki przekazywać do właścicieli bądź do podmiotów powiązanych pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Także jakakolwiek umowa zlecenia, jakakolwiek umowa B2B z tym podmiotem powiązanym czy właścicielem nie wchodzi tutaj w grę. Nie wolno też, i to jest różnica między tarczą 1.0 a 2.0, nie możecie wykorzystać środków, by przedpłacać, czyli szybciej spłacać kredyty, leasingi bądź inne instrumenty finansowe. Zaległe raty jak najbardziej, ale w przód niedopuszczalne. No i wreszcie, szczególnie myślę, że to w Państwa przypadku bardziej istotne, aniżeli w przypadku mikrofirm, nie można użyć środków subwencji do tego, by nabyć udziały bądź prawa w głosu w innym podmiocie. Proszę Państwa, to nie jest pomoc, która pozwoli Wam, nie wiem, nabyć konkurencję. Macie, jakby tarcza ma pomóc Wam przetrwać trudny okres. Ma być wsparciem płynnościowym, jak i również na celu utrzymania Waszego zatrudnienia, a nie instrumentem, który pozwoli Wam dostać ekstra środki, które macie wykorzystać, by nabywać czy przejmować inne podmioty. Zatem warto ten katalog zabronionych wydatków przeczytać uważnie, by nie popełnić błędu. Szanowni Państwo, wszystkie informacje na temat tarczy 2.0 znajdziecie Państwo na stronie pfrsa.pl. Na tej stronie macie nie dość, że aktualne informacje odnośnie samej tarczy, ale znajdujecie Państwo także regulaminy, te pełnomocnictwa, o których mówił Patryk. Macie pytania i odpowiedzi. Ta pula cały czas dzięki Państwu napływającym do nas pytaniom się powiększa. Także korzystajcie. Korzystajcie, bo szkolenie ma takie, a nie inne ramy czasowe, więc my niedługo znikniemy, a Państwo będziecie na spokojnie mogli sobie, korzystając z tarczy i strony internetowej PFR, te materiały pobierać. Także Szanowni Państwo, no i wisienka na torcie. Raz z Patrykiem, jak i również z innymi trenerami pomagamy Państwu jako przedsiębiorcom tłumaczyć Waszym pracownikom zagadnienia związane z PPK. Także jeżeli chcecie, możecie również z tego wsparcia nieodpłatnie z naszych usług korzystać. Tyle z naszej strony przy części prezentacyjnej. Oddajemy głos do Warszawy, że tak powiem. Nie ze stadionu piłkarskiego, ale czasami się tak czuję. Oddajemy głos do centrali. Jesteśmy gotowi na odpowiadanie na pytania. Jeżeli Państwo chcą... Dziękuję Patryku. Chciałbym jeszcze dodać, bo ja będę musiał już iść, bo będę zaczynał teraz za chwilę kolejne szkolenie. Jestem umówiony z kolejnymi klientami. Dokładnie za 2 minuty bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować. Zostałem Państwa w najlepszych, myślę, rękach, czyli w rękach Krzysztofa. Krzysztof, mam nadzieję, odpowie na Państwa pytania. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję z mojej strony. Ja się rozłączam. To ja powiem tylko, że nie ma wielu pytań. Krzysztof, zostały właściwie 2-3 pytania. Może też w trakcie, proszę bardzo. Ja zgodziłem się, przełożyłem moje drugie spotkanie po to, bo widziałem, że czas będzie nas gonił, ale żeby Państwa jakby uczestnicy no, byli usatysfakcjonowani, że nie tylko mówimy, ale też macie możliwość zadawania i odpowiedzi na pytania, zgadzam się na to, żeby trochę dłużej z Państwem zostać. No to wyświetlę te pytania, które się pojawiły na czacie i proszę przeczytaj, żeby usłyszeli także ci, którzy są z nami na telefonach. Dobrze, ja widzę pytanie, więc od razu czytam. Czy jest przewidziana pomoc dla samozatrudnionych, którzy mają spadek o ponad 30%? Proszę Państwa, my tłumaczymy zasady programu Tarcza 2.0. Dla samozatrudnionych to nie jest mechanizm pomocowy. Dla samozatrudnionych są inne narzędzia. Szukajcie Państwo przez stronę PFR, szukajcie Państwo przez Google, macie Państwo mikropożyczki, to są inne instrumenty. Tarcza 2.0 dla samozatrudnionych nie jest narzędziem wsparcia. Poproszę kolejne pytanie. Bardzo, już pokazuję. To jest jakby dalszy ciąg tego pytania. Nie jest jeszcze widoczne na ekranie. Pan Aleksander zapytuje, czy jest tylko jeden próg spadku obrotów. To zależy, no bo tak, do samego
warunek wstępny, by ubiegać się o wsparcie, jest spadek powyżej 30%, więc można powiedzieć, jest jeden próg. Natomiast już teraz, panie Aleksandrze, zależy od tego, którą ścieżką pan idzie. No bo jeżeli pan wnioskuje jako mikrofirma, to tak jak Patryk pokazywał, są dwa progi i ten próg, czy ma pan powyżej 30 do 60% spadku obrotów, decyduje, czy dostanie pan 18 tysięcy na etat, a jeżeli ma pan więcej niż te 60% od 60 w górę spadku obrotów, no to może pan ubiegać się o 36 tysięcy na etat. Więc na to zwracam uwagę. W przypadku mikrofirm tak jest. Natomiast małe i średnie firmy mają ten próg 1, 30%. No to właśnie tak. To chyba dalsza część. Dalsza część tego pytania, więc to nie. Czy otrzymamy prezentowane materiały? To już nie jest pytanie do mnie. Materiały nie będą udostępniane, ale odpisałem, że będzie można obejrzeć zapis tego webinaru na YouTubie, na kanale Banku Credit Agricole i w razie czego wrócić do potrzebnego fragmentu. Zobaczmy kolejne pytanie. Witam, co w przypadku jednoosobowej działalności, która nie zatrudnia pracowników? Pyta pan Andrzej. To jest już pytanie to samo, ale ja odpowiem. Szanowni Państwo, tarcza 2.0 jest dla tych podmiotów, które zatrudniają pracowników. Jeżeli nie zatrudniam pracowników, mogę się ubiegać o inne wsparcie z innych programów. Zatem korzystajcie Państwo, czy tam są mikropożyczki, czy mogę występować o umorzenie składek. To jest inny program. W przypadku tarczy 2.0 nie jest to program wsparcia dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Pytanie pana Damiana. Czy prowadzenie działalności na danym PKD, brak przychodów z tego PKD wyklucza przyznanie subwencji? Otóż nie. Jeżeli prowadzę działalność i mam wykazaną ją albo w CEIDG, albo w KRS jako jedną z kilku, dajmy na to działalności, które zgłosiłem jako kody PKD, a mam także inne działalności, to ja sumuję to mój podmiot jako cały podmiot, a nie tylko w tym jednym łącznym, tym jednym wąskim zakresie może ubiegać się o wsparcie subwencji. Więc panie Damianie, to wcale pana nie wyklucza. Pani Beata, osoba prawna, sposób reprezentacji przez dyrektora biura, kto może złożyć wniosek, czy potrzebne pełnomocnictwo? Szanowni Państwo, osoba ujawniona w CEIDG bądź w KRS-ie zgodnie z zasadą reprezentacji może wnioskować o przyznanie subwencji. Tyle tylko, że no często jest tak, że na przykład biuro rachunkowe w imieniu, bo ma dostęp do kanału tego bankowego, reprezentuje właściciela. No to wówczas to biuro rachunkowe, osoba, która w biurze rachunkowym będzie aplikowała, musi mieć swoje musi mieć pełnomocnictwo od tego właściciela. Natomiast w przypadku spółek to decyduje, kto jest ujawniony w KRS. Więc proszę pamiętać, proszę sprawdzić w KRS, kogo macie uprawnioną osobę do reprezentacji, bo jeżeli ta osoba składa wniosek, no to nie musi mieć żadnych pełnomocnictw. Natomiast jeżeli to nie będzie osoba wskazana w KRS jako osoba do reprezentacji, to jak najbardziej ten dyrektor biura będzie musiał mieć pełnomocnictwo osób, które mogą reprezentować dany podmiot. I to musi być pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem z ważnym certyfikatem dla jasności. Nie żaden profil zaufany, nie żaden ePUAP i tym podobne. Tylko i wyłącznie kwalifikowany podpis z ważnym certyfikatem. Kolejne pytanie pani Marii. Czy to PKD to ma być podstawowa działalność, czy jedna z wielu? Może być jedna z wielu. Nie musi być podstawową. Może być kodem pozostałej działalności. Ważne, że jest ujawnione w CEIDG bądź KRS. Pani Monika, czy prowadzenie działalności od 2 stycznia 2020 uniemożliwia otrzymanie subwencji? W przypadku tarczy 2.0, gdyby pani nie prowadziła działalności wcześniej, uniemożliwi to pani wejście i korzystanie z subwencji. No i to były wszystkie pytania. Więcej pytań nie ma. Także mogę ci podziękować bardzo serdecznie. Krzysztof Słomiński, Polski Fundusz Rozwoju, wcześniej Patryk Wyczółkowski, także Polski Fundusz Rozwoju i Jakub Borowski z Credit Agricole.
To byli eksperci naszego webinaru. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, za wysłuchanie prelekcji i prezentacji. Dziękujemy również za wszystkie pytania. Zachęcam do zaglądania na kanał Banku Credit Agricole na YouTubie. Tam już za chwilę zapis tego webinaru. Będzie można obejrzeć go jeszcze raz wrócić do najważniejszych informacji. I zachęcam do śledzenia naszych social mediów. Tam będą informacje także o kolejnych webinarach eksperckich. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Ja również dziękuję, przyłączam się do tych podziękowań. Widzę kątem oka, że jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Jeżeli chcecie Państwo, to odpowiem, bo jest pytanie Pana Aleksandra, czy prokura samoistna upoważnia mnie do składania wniosku. Tak, jak najbardziej tak. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że odpowiedzi były konkretne, a nie lanie wody. Nie lubię nigdy lania wody, więc staram się konkretnie Państwu odpowiadać. Dziękuję Państwu za ten czas, który spędziliście z nami. Korzystajcie z tego wsparcia, no bo ono ma pozwolić Wam przetrwać. Sam wielokrotnie byłem w skórze przedsiębiorcy, więc wiem, jak trudno macie sytuację i łączę się z Wami w tej trudnej sytuacji. Życzę przyznania subwencji i przetrwania tego trudnego okresu. Dziękuję partnerowi Credit Agricole za zorganizowanie tego spotkania. Mam nadzieję, że mogłem dla Państwa pomocą. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.